miałem takie podejście. Potem w liceum jak mało do szkoły ogólnie chodziłem, a jak chodziłem, to zazwyczaj się trzymałem z takimi czterema dziewczynami i jednym chłopakiem. Czterema dziewczynami, no taka ten. To powiedzmy, jak już była ta większa grupka, to było tam, nie wiem, 8 dziewczyn i 3 chłopaków, nie? Więc no. No cześć, Iwanku. Dobra, zapewnia się, który mam? A kurwa, dwójeczkę. Dobra. Dziewczynie, dałeś fajkę, to jakiś plusik wpadał. Wiesz co? Siema. Nie działa jeszcze raz. Dawa tapetata, bo skażę. Halo. Będę miał ten. Czekaj chwilę. No, nie, nie, czekaj. Czekaj. Czekaj, wyjdź! A kurwa, bo to słychać wszystko! Halo? Ty, Colin, słuchaj, jak wyjdziesz z tymi psami... Jak wyjdziesz z tymi psami, to ten, to mam siano do przeprania. Dobra, 150 koła. 650 koła potrzebuję. Nie mam 650 koła. 650, no nie mam 650. Planuję obiekt. Kryształ 30. Taktyczna mama, no mamy takie same. Jeszcze mamie mówisz, streamuję, a ona mówi, mam to w piździe, nie? Albo stary by ci wjechał ten. Stary wchodzi do pokoju, coś do ciebie mówi i wiesz. I se kurwa lata w jakichś slipkach, jajo kurwa na wierzchu. Mówi, tato, ale ja streamuję, to ile razy było takiej sytuacji? No i co mnie to interesuje? No jesteś na kamerze, a to pozdrawiam wszystkich, nie? I potem jest szotowane. Więc no. Poza tym... Kto tu jest? Szatan, szatan. Dobra, jedź na główny. Parking. Miałem towar opierdalać teraz. No to, ale po 50 się opierdala. No, ja 30 wyciągnąłem po klucze, nie miałem w aucie przed zaćmieniem. Dobra, weźmiemy burrito. Wsadzisz tam 100 gram i pojedziemy opierdalać. Masz klamę ze sobą? Tak. Dobra. To git. Dobra, i teraz ten. Więc... Więc mamy. Więc to tak to wygląda, nie? O kurwa. Dobra, spokojnie, wyklepiałem. No raczej mu kurwa by pasowało, żeby było spokojnie. Tak. Bo mu kurwa łeb rozjebał. Siadam. Kurwa. To nie jest, jak ci stary zgrabiałem do pokoju wchodzi? Tak, castingowałem. No nie, no kurwa. Maxem i czarne rejestracje wygląda kurwa jak jakiś... No nie wiem. Co zrobiłeś? Streamingowałem z burrito kolorek. Czarny mat. Nie szkoda ci pieniędzy? 700? To nie pieniądze, nie? No chyba, że tak. Dobra, klucze chociaż są. Już są? Dobra, wpierdol tu ten. 100 gram i jedziemy. Będziesz zamykał, nie? Pilnujesz. Dobra. Mam 30, to już schowam. Tat. To przeżyć tutaj. Miałeś coś mówić o plusie u laski za fajkę? No nie miałem... Musisz wysiąść, wiesz, czy nie? O, musisz wysiąść. Dobra.
ten. No nie miałem plusów ten, bo ja się trzymałem kurwa z takimi. Jedna dziewczyna to była córka tego. To była córka prezydenta miasta. Czy kurwa burmistrza miasta? Bardziej burmistrza. Więc no, więc ona na siano nie narzekała. Druga ten. Druga laska to była córka tego. To była córka właścicielki księgarni. Więc też hajsu jak lodu oni tam mieli. Nie mówię, że zawsze, nie? Bo to wiadomo, nie? To, że rodzice mają siano, to nie znaczy, że ten. To nie znaczy, że. To nie znaczy, że dzieciom kurwa dają od zajebania pieniędzy, nie? To nie znaczy, że dzieciom dają od zajebania pieniędzy. A. No ale nie były takie osoby, które miały ten. Miało mało siana. Masz jakiś kontakt z tymi ludźmi z Hiszpanii? Czasami z nimi rozmawiam, ale bardzo rzadko. A jedna dziewczyna. Sara. Sara. Nie wiem, no, wiesz, no, normalne rodziny, no nie wiem, no w Hiszpanii. W Hiszpanii, kurwa, dać dziecku 300 euro miesięcznie to nie jest jakoś ten. Jak oboje rodziców pracuje, to dać dziecku 300 euro miesięcznie na jakieś różne rzeczy to nie jest jakiś tak, wiesz, duży wyczyn, nie? Więc no. Więc nie było tak, że kurwa ja wszystkim szlugi obstawiałem, ale ja nie miałem problemu jak ten. Ja nie miałem problemu się z kimś podzielić. A czasami ten, czasami. Więc tak, Wiktoria była tym. Wiktoria była córką burmistrza. Maria była właśnie córką tych typów od księgarni. Sara nie wiem, nad czym się kurwa rodzice zajmowali. Był jeszcze ziomek, który się Jesus nazywał. To właśnie był jeden z lepszych kolegów w liceum. Czyli Jezus w sumie w przetłumaczeniu. Czy sprzedawali mi w sklepach fajki? W sklepach tam się nie kupuje papierosów. W Hiszpanii są albo sklepy, które się tabako nazywają i tam masz tylko artykuły tytoniowe. Dobra, wyciągnij te 40, jedziemy tak prawo. Ten. Masz klamę? Tak. Dobra, stoisz z klamą w ręku. Jak psy podjeżdżają, to kurwa tapiki. Co nie? A, jest jeszcze coś takiego. Jak podjedzie pies i powiedzmy, no jakoś, wiesz, jak podjedzie jeden radiowóz, to ten, to czy tam jeden pies i możesz go ściągnąć, to go ściągasz. Ale jak ci kurwa, wiesz, jak ci obtoczą tak, że nielogiczne jest nawet do nich strzelać, to się poddajesz, wyciągasz telefon, piszesz na Twitterze 1, 2, 3, 4, bo będziemy na ten, będziemy, no będziemy razem sprzedawać, ale wiesz, na dwóch możemy być trochę daleko od siebie czasami, jak ktoś gdzieś odjedzie. Więc piszesz 1, 2, 3, 4, jak ja napiszę albo ty, to jedna osoba wchodzi na ten, wchodzi na dach i kurwa i tapuje tych psów. Dobra, co ja? I tapujesz najpierw tych, co kurwa mają broń w ręku, bo tam ci zanim to wyciągną, to zdążysz tam 3 czy 4 stapować. Dobra. Uważasz, że w Hiszpanii nie ma siatko praktycznie hasz? Nieprawda. To nie jest prawda. A, to tutaj sprzedajemy, czy? Aha. Myślałem, że do pole dojdziemy. Po 20 gramach czy 30 zmienimy miejscowe. Dobra. Na krzyk se dam. Kurwy jebane. Panowie! Odjeżdżasz, stąd odjeżdżasz! Dobra. Spierdalamy stąd. Prowadź. No? Ale ładnie wyglądasz, jak kotek. Piesek? Jesteś piesek? Kto? Marszal, jesteś marszal. Psi patrol, tak? To piona, ładnie wyglądasz. Jak się bawiłeś na urodzinkach? Fajnie było? Tak, tort. Tort był? Tak. Zjadłeś tort? Tak. A były ten, cukierki? Nie było cukierków? A co było jeszcze? Tort. Tort był tylko, tak? Tak.
I bawiłeś się w kulkach? Bawiłeś się w kulkach? Bawiłeś się w Hugo, tak? Z Hugo się bawiłeś, tak? A kim jest Hugo? Kolegą. Dobra. Dobra, uciekaj, uciekaj. No? Hugo. Hugo? Pająka miał, on był pająkiem. Bałaś się pająka? O, to dawaj. Czekać. A uciekał pająk? Tak. Hugo. Przed Hugiem? Tak. Oj, tu jest. Nie, to pies to schodzi w sobie. Tu Mercy jest. Nie zajdzie, mama. Chodź, ona sobie śpi. Chodź, ja pierdolę. Dobra. Pomacę pały. Dobra, uspokój się. Myślałem, że się wystraszy, fraje. Dobra, zatrzymaj się. Dobra, pali zwrotki, albo ci odjebie. Dobra, to go odpierdalam. Dobra, to pojedziemy z nim gdzieś. Tam, wjedź na lotnisko. No zanim wsparcie przyjedzie, to ten. Tak. Jest tak wolniej. Chłopak się zgubi zaraz. W hangarze pedała? Nie. Od prawej strony musi być. Co odpierdala? Dobra, jedź za nim. To się zamieniamy rolę, kurwa. Dobra, tu za tym sklepem wysiadam. Dobra. Albo poczekaj, daj mi wysiąść, a ty jedź. Razem. Dobra, kurwa, wsparcie. Tak. Dzwonisz do kogoś? Tak. Dobra, czekaj, daj mi chwilę. Też kogoś, a dobra. Halo, co robicie? Dobra, słuchaj, jedziecie na Melina obok komendy. Mamy 3 radiowozy na dupie. A musicie, ja bycie dymy. Łysy, błagam. Kurwa, nie macie spluwy. Dobra, w mieście może kogoś znajdziemy. Strzelaj. Ja ich zajrzę. Nie ma. O. Plecy mi wichały.
Dobra, ja tu jednego wyciągam. Sprawdź ci pojazd. Widzi pan? Tak to jest, jak się na plecy wjeżdża komuś. Ja nie znasz jak ktoś kurwa. No wiem, ale ja go też tutaj w ramię strzeliłem. Dobra, plecy. Nieważne kto nieważne. Spokój tak, Jezus Mary. Mnie też postrzeliła. Chyba ten ma tutaj jakiś bardzo dużą ilość woreczków w kieszeni. Ten jeden tutaj. No, ten też ma jakieś woreczki. Tak, tak, konfiskuję, konfiskuję. Panie władzo, co tu się stało? Tak ja kurczę... Proszę pana, jeszcze na sobie jechać. Jeszcze tym pistoletem wstrzymałem. Proszę pana, zabierzcie broń, telefony, kajdan. Ja już zabrałem mu wszystko. Stąd. Jak ktoś może, niech temu weźmie te woreczki, bo ja już nie mam miejsca w kieszeni. Komu? Niesamowita policja, która kurwa przeszukuje tego. Która przeszukuje kurwa obywateli zamiast ten. Zamiast kurwa ich na szpital kurwa wysłać. Nie będę im spisał, jebać ich. A muszę się pozbyć tego zwykłego pistoletu, bo mi się myślało w kieszeni. Jesteś... Halo. Nie udzielili mi pomocy, no. Jeśli bardziej się skupili na tym, żeby mi kurwa pistolet zabrać, niż na tym, żeby ten... Żeby opatrzyć rany, to ja mam wyjebane. A czy z przebitą pana wyprzedzał? Nie wiem. Ja im celowałem po autach, nie po głowach. Że też się ciężko strzela. Że będzie to jakiś wyrok, czy koniec postaci? Potrzebny nam jakiś van. Masz jakiegoś? No, mam swój, nie? To idź po vana. Masz jakieś auto, idź po vana. I podjedziemy po szybsze auto, jak przerzucimy towar do ręki. Jak przerzucimy towar do ręki, to... To weźmiemy Neona. O, to jest kurwa sztosta auto. Ale ja nie mogę nic im kurwa klamkom zrobić, jak jestem postrzelony kurwa, no. Ja lecę po lokalny i widzimy się na malinie tam. Dobra.
Kas 87. 20 zł. Kumi kurwa za 150 kurwa koła zabrali. Siema Pelas, witam. Dobra, przerzuć już towar. Przerzuć stówę. Przerzuć stówę do auta. No. Ja idę po ten. Ja pójdę na po kajdanki telefon. Dobra, jasne. I pićko jedzenie jak coś. Ja ci zapłacę. Ja ci zapłacę, ja pierdolę. Ty jesteś moim pracownikiem, nie ja twoim. Z towaru tego klamka? Nie wiem. Dwa zebrałem, przerobiłem 50 mety. Kurwa, kajdanki się kończą. DJ Creative. Witam, proszę o bilecik. 5 zł. Witam, panie DJ-o. Witam, proszę usiąść tutaj sobie. Zapraszam. Stix 091. OGOIS miesza mnie osoby, które robią serwery bez wluki. Wbilem ci statam się bawią w RDM 247 nie. A admini Maja to w pizdzie i nic nie robią. Zamiast ich banować sto mnie banuje za uzywanie o skurwa jebać te kurwy jebane disates. 5 zł. No to cóż. Ty jesteś w tej policji czy nie? Nie. Sprzedajesz z nami narkotyki? Tak, mogę w sumie. Tylko idę na napad ze znajomymi zrobić, bo będę robić za tego zakładnika. Ze znajomymi? Jakimi znajomymi? Gdzie robicie ten napad? A jeszcze nie wiem właśnie, dopiero się będę z nimi ugadywać. Wiesz, jak na banku głównym to ich rozjebie. No, chcesz mi znajomych rozjebać. Bo bank główny to jest nasze miejsce. Może nie, nie bank główny, nie. 11 zł. To ja powiem im, żeby nie. Zależy jeszcze, kto to jest. Znajomi tacy, z którymi długo się znam. To tak znaczy? Powiem. Jak to znaczy? Imiona, nazwiska? Czekaj. David! Jak ty masz na nazwisko? Aha, no to zajebiście, dobra. A co chcesz? Chyba nie chcesz im krzywdy zrobić. Nie no, zastanawiam się, z kim napad robisz. No, ze znajomymi. Dobra, znajdziemy już. Dobra, to przynieś po prostu setkę całą i jedziemy. Nie słyszę cię. Jeszcze po 10 czy co? Masz 50?
No mam, mam cztery. Otwórz mi bagażnik. Czekaj, bo ten debil podjechał. Mam kluczyków, kurwa. Co, jak ty żartuje teraz? Nie mogę ci dać, ty. Nie mogę coś. To zwoń po mechanika. Dobra. A, nie mam telefonu. Czekaj. Czaj, dam ci, chodź. Dzięki. Proszę pana, panie policjancie. No, no, no. Pan chętny na racing? No racing? Na racing. No, 80 na godzinę będzie pasjonujący. A co, bo tyle redonka te wyciąga? No, nie, tyle jest. A, limit jeszcze. Ale jak się zbierając tyle... A pan limitu przestrzega? Panie policjancie? No pewnie, że nie, jak przed chwilą przez nami jechali. Jak muszą bomby, to w życiu nie przestrzegam. O, no pan, ja jadę za nim, dobra? Ja go skuję, zaraz przywiozę. No dawaj, jak złapiesz go na tej motorynce, to... Czy to jest SMS-a? Ja? No, jak ci wysłałem? To nie dostałem. Nie no, musiałeś dostać. No, nie dostałem. Ja mam 1-1-3-4. Poczekaj. Zaraz. No kurwa, jest wujek Chińczy? Miejmy nadzieję, że to nie jest wujek Chińczy, bo byśmy się obrazili mega. Masz jak auto otworzyć? Mi się coś klucze popsuły. Teraz zostałeś? Ta, mogę wam pomóc. Mogę, tylko że nie będziecie mieć kluczyków wtedy. No ale i tak tutaj ten, bo coś się pojebało. Przed chwilą normalnie się otworzyła, teraz nie wiem, zasnął się. Nic nie sugerując. Nie no, na spokojnie. Ten pan przystojny jest. A ogólnie Rose już nie jest policji. Ach, dobrze. No, jeszcze razem poszło. Ale jaja. A, bez kluczy teraz. No my złote rączki, medycy, wszystko w jednym. No ale kluczyków nie będziecie mieć. No i tak coś się popsuło, wiesz? Ale może jak odłożymy, to będziemy mieli. No może, może, możemy zobaczyć. Dzięki jeszcze raz. Idziemy odłożyć, co? Gdzie pod prąd, panie policjancie? Cześć, dobrze, zakręcam. 367-8401. Jak to mam zapisać, kurwa? No, się zjebał telefon. Aha. Uwaga.
uwaga. No, czekaj. No, skakuj. A, to dobrze. Czekaj, zadzwonię tutaj. Ty, słuchaj. Dogadaj się tam na komencie. Jak jest milion kary, a ten, powiedz, że ten, że masz tam jakąś osobę, która może ten, może mnie dostarczyć na komendę. I jaka jest nagroda? Jak dadzą 1,5 miliona nagrody? Nie, oni chcą ci taki mandat stawić. No, ale oni chcą taki mandat, no ale sami z siebie, ale sami z siebie mnie nie złapią. Więc powiedz, że jest osoba, która może mnie doprowadzić. Powiedz, że 1,5 miliona, ja zapłacę milion kary i mamy po 250 dla każdego. No, dobra, to jest pomysł, ale nie mogę czegoś takiego zrobić. No jak nie możesz? No bo nie mogę wziąć w łapę, ja nie biorę w łapę. No to wynegocjuj nagrodę 1,5 miliona, odstawi mnie kolega, a ty nic z tego nie dostaniesz, na co się powiedzieć. No, dobra, no to też jest jedna z opcji. No to dopytaj się, czy tam jest nagroda za to. Powiem ci tak, że generalnie oni wiedzą, bo słyszeli twój głos, że to ty byłeś wtedy podczas tamtego pościgu. Pewnie nie pamiętasz tego, ale ty byłeś podczas pościgu. Jakiego? No na autostradzie mieliśmy pościg za tobą. A to nie wiem, wiesz, ja się w szpitalu obudziłem. No właśnie, dlatego nie pamiętasz. I generalnie prawdopodobnie następnym razem po prostu pomogą ci usiąść. No, powiem ci tak, jeśli się wykrwawiłem, no to oni tutaj musieli odjebać chujowo. No, najwyraźniej. Pewnie oni są tacy, że najpierw lutują, a dopiero potem patrzą, kto jak mocno jest wykrwawiony. Ta. No, powiem ci, że no pierwszej pomocy też nie było, więc raczej się wykrwawiłeś na miejscu. No, dobra, to zapytaj tam, czy jest jakaś nagroda i pomyślimy. Dobra, okaże się, no. Tylko tyle słyszałem, bo to nie każdy tak twierdzi, więc wiesz, ale tyle, że jeden chyba sierżant powiedział. Nie czekaj, dobra, już nieważne, która wyższa rangę, która podejmuje decyzję, że miał ci zamiar milion dolarów wsadzić, znaczy wrzucić mandatu. Smutna sprawa. Ale to mają na ciebie tylko ten. Mają na ciebie tylko za to, co zrobiłeś na komendzie, bo tak naprawdę reszty nie mogą potwierdzić. I dlatego dają ci milion, bo dali ci wtedy milion chyba, z tego co pamiętam. Tak, to prawda. Dobra, wynegocjuj jakąś tutaj ten nagrodę od policji. To ten. Powiedz, że ten, że masz informatora i ten. I ja się wtedy stawię na komendzie. No, zobaczymy, czy to w ogóle wypali. Bo nie wiem, czy. Nie wiem, ja bym na przykład się nie dał na coś takiego, w sensie. Na taki. To byłoby wiadomo, że jest podstawione. Myślę, że raczej będą cię chcieli złapać. No, ale to nigdy mnie nie złapią. A nawet jak mnie wsadzą do. Nawet mnie wsadzą do celi, to ten. To biorę konwój i jest sanie. A próbowałeś coś z tym żelaznym listem zrobić? No powiem ci tak, no ty, wy mieliście to załatwić. No dobra, no to w sumie coś tam trzeba będzie podziałać. No. A gdzie jest ten prawnik, co miał to załatwiać, ten. Dobra, nie mogę gadać tutaj. Wąski. Masz klamki na chacie? Mam, ale zagadałeś się i pojechaliśmy. A zobaczmy, czy policja tu przyjedzie. Bo tu i tak ludzi nie ma. Przydała jakaś osoba, która wystała i patrzyła, czy policja nie idzie. No i podzwoniła najwyżej. No nie, no na Twitterze pisze 1, 2, 3. No, albo chociaż tak, no. No zobaczmy, czy się z nimi miniemy teraz.
kurwa. Ktoś do mnie na Discordzie napisał, powiesz mi miejsce na narko na wyspie RP. Jeśli adminką by nie pisał z konta, na którym ma WL, no oczywiście, że tak. Tak jak wam się zaćpał, że nie ma live'a od kilku dni? Nie. Miał dzisiaj live'a. Jaki jest sens się logować ponownie, jak zatrzymuje się taki dość wyjątkowy serwer? A po co żyć, jak i tak zginiesz? No właśnie. Kurwa, se kurwa zminimalizowałem okno. To jest kurwa. To na community meeting jest? No to trzeba pójść, nie? Idziemy oglądać community meeting. Thank you.
Kurwa, no. Zaraz będę. Ale ja kocham cię. A powiem ci, Nitro, że teraz polecieli grubiej, nie? No, z czym? Grubiej i wypierdolili wszystko. Łącznie ze screenami, nic nie idzie zrobić. Mm. Ale to już tak już polecieli po całości. Muszę się jakoś dostać do maszyny i całkowicie ją wyłączyć i włączyć. Tylko, że ja jestem umysłowo chory i się na tym nie znam. A to co, wy nawet jej włączyć nie możecie teraz? No nie, no bo poszedł taki pakiet, że wszystko wykurwiło w kosmos. Nitro, mogę coś zapytać? A ile płacisz? A nie, tak chciałem się spytać, jak ty to konekta ty robisz. Bo, kurde, nie mogę tego ogarnąć. Eee, dobra, program, sobie, dzwoń do mnie na plifku i kto, ogarniamy kto pyta, to. Idziemy ich. Dobrze, tak, robi. No nie wiem, dzwoń co mogę jak powiedzieć. To ile dzwoń do mnie. No, mogę coś tam zarzucić zaraz. To najdzie. Dowiedz się i co. Tego się nic ja nie dowiem, niestety. Ja pierdolę. Kogo? Czemu nie mnie? Za młoda jestem. Taki żarcik. Czekaj, Malci, ale ty masz numery do tych wszystkich? Osób? Mam numer do tego. A ty masz numer do tego, Wujaszka? Mhm. No tak, masz numer do Wujaszka, do szefa, bierze się jakąś ekipę. Co tam, Nitro? Po Jakobu. Czemu ten pies jebany, który ma bana na serwerze, kurwa, nadal się atencjuje na tym czacie? Metagamer. Idiota. A bo to już ten community meeting się zaczął chyba. To? Idziemy tam? Mhm. No nie, no jeszcze się nie zaczął, bo nie ma kanału community meeting. Nie ma? Ale wszyscy na pogaduchach 2, to chyba to jest ten kanał. No nie, pewnie zaraz odblokują community meeting. Możliwe. Słyszałem, że próbowałeś Chandelier zaśpiewać. Ja? No. No idź. Nie umiesz? Byłam już tak zmęczona. W sensie ten czaty mnie nakłoniły, bo jakaś dziewczyna się dograła do tej mojej wersji i ponoć krzyczała lepiej ode mnie. Więc mnie podpuścili, że ja nie umiem krzyknąć głośniej od niej. No i tak od wyszło. Kogo? Nie, od jakiejś dziewczyny z tego Twitch Thingsa. A ty jakaś chyba... A chciałabyś uprawiać seks? Pierdolę, Nitro, proszę cię. Seks, że ten... Penetracja penisem waginy. Co ty się siebie pytasz, chłopie? O seks. Co o tym sądzisz? No a co mam sądzić? Normalna ludzka rzecz, no. No, dlatego się pytam. Kiedy schudniasz? Nie wiem, wiesz co, bycie grubą mi się podoba. No właśnie, jakbyś była mniej ulana, to może bym ci coś zaoferował w tym temacie. A nie, ja bym podziękowała. A, no podziękowałabyś, bo byś 3 dni nie mogła chodzić. Nie wiem. No, dzięki, Malci. Malci. Ale ja żartowałem, ja chciałem pieniądze na serwerze, tak szczerze. Bo mi dałta brakuje. Ale dwie dychy to dwie dychy. No. No. Kurwa, wczoraj mnie skasowali. To jako jedno piwo piłem, przyjechało najpierw miejskie, 50 zł, potem policja, 100. A jedno piwo, to fajne piwo pijesz. I to nawet, powiem ci, że połowę tylko wypiłem, połowę musiałem wyrzucić.
Żeby nie było kolejnej stówy za zaśmietanie, nie? No, tyle alkoholu by było za te pieniądze, nie? Będzie. No nieźle. Te community meetingi są zawsze takie zabawne. Ludzie mówią, no to teraz robimy tak, a potem robią to samo. A i tak gówno z tym się robi. Ja byłem na 4 community meetingach. Jeszcze najlepsze, chuj w te community meetingi, tam to jeszcze może czasami do czegoś się dojdzie. Najlepsze są kurwa zebrania policji. Jest zebranie kurwa policji, tam każdy się bije w pierś, to źle zrobiliśmy, to źle zrobiliśmy. Tu będzie lepiej, tu będzie, jest jeszcze gorzej. Mamy to jest bez sensu po prostu, każdy powinien kurwa siebie pilnować, będzie najlepiej. Ale są takie dzbany w internecie, że nic na to nie poradzisz. No ja się tylko boję, że to będzie druga policja jak z Wyspy RP. Ja oni są na razie zbyt chujowi. No ale wiesz co, dzisiaj zaczęli odwalać już ponoć. Jakieś tam akcje poszły takie słabe. No i git. Kocicie ich kurwa 2 tygodnie, no to co? Ja pierdolę, ja nie wiem, ja na przykład, ja nie rozumiem dlaczego nie permbanuje się ludzi, którzy na przykład na Discordzie kurwa piszą jakieś pseudo kurwa, takie kurwa sarkastyczne rzeczy. Teraz będą powiadomienia o Stream na Facebooka i co się dzicie na tak, idę na Facebooka. 5 zł. A ty co? Chyba nie o to pytałeś. Ale to ci powiedziałem. Nie, dla mnie osoba, która pisze, o to niezły serwer, bo się wyjebał, a kurwa gra na nim cały czas i pisze hahaha XD, dobre zabezpieczenie. No to kurwa, gościu. Nie wiem, oni się kurwa za bardzo jakieś linczki kurwa na Twitchu naoglądali i kurwa myślą, że są jakimiś kozakami. O ty. No. No. Jest tam ktoś na tym CM? O kurwa, ja tam... Ej, ja mam takie pytanie, czemu osoby, które mają bana na serwerze, se piszą normalnie na czacie i... Jeszcze raz? I jeszcze jakieś... Mówię, że ten. Dlaczego osoby, które mają bana na serwerze, piszą sobie jeszcze pseudo jakieś sarkastyczne rzeczy na czacie? I oho, ogólnie chciałem was poinformować. Ma 2 IQ. No, ogólnie chciałem was poinformowany, że dostałem informację od OVH, że system monitoringu wykrył problem na naszym serwerze. Problem został wykryty o 19:51. Zespół serwerowni dostępny 24 na dobę został poinformowany o problemie i wykona interwencję sam. Dobra, ty tam kurwa. To OVH, to wiesz, to ci ten... No tak, ale napisałem do kolegi, Ale to nie chodzi o ty, wyjebali serwer nam. Ale kurwa, Sobo... Ale serwer nam wyjebali całkowicie, rozumiesz, Sobo, nie ma go. Dobrze, ale pierwszy raz widzisz... Ty pierwszy raz masz styczność z serwerem, pierwszy raz go kupiłeś i się takie rzeczy... No ten. Tak, ale no. To nie chodzi o to, wiesz, bardziej mi chodzi o to, jak ci zadosują cokolwiek, ale jego nie ma. Sobo? Po prostu go nie ma, kurwa. Jakiś mi napisał, że mam, jeżeli wiemy, który to serwer zrobi, to żeby do niego napisać. Ale nie mam serwera w panelu, koniec, kurwa, zniknął. Ja pierdolę. Nie ma żadnych usług, które ja wykonuję. Weź telefon i do nich zadzwoń. Zapisałem do kolegi, który się zajmuje takimi rzeczami. No i mi odpisał, że no, że jeśli... Że się nie ma tam jakichś kurwa firewalli normalnych, to jest normalnie, że się składa jak domek z kart. No. I tak, będzie jeden typ, on do niego przedzwoni, który się tym zajmuje, on jest od zabezpieczeń. Najgorsza rzecz, jaką oni na przykład musieli zrobić, to było kupienie jakiegoś tunelu, który kurwa filtruje ataki, ale to kurwa $350 miesięcznie kosztuje, ale też mi się nie wydaje, oni takie zabezpieczenia to robią, wiesz, na rzeczach, gdzie są na przykład jakieś bazy danych, wiesz, finansów czy coś takiego, nie, bo to nie może się nigdy wypierdolić, ale no jak będzie ten ziomek, jak przyjdzie Mateusz, to ten, to pewnie, no pewnie zrobią mi tą przysługę i wam pomogą. A to, że OVH się kurwa wypierdala, to ogólnie OVH to jest najgorsza serwerownia na świecie. No na razie nic nie zrobimy, bo oni sami muszą go chyba włączyć. Czekaj. Także tu nic teraz nie zrobię. Po prostu kurwa wyjebało go w koma. Poleć jakąś strzelankę. OVH jest po prostu przereklamowane, nie? 5 zł. Że niby dobre, to dobre. No tak, ale wiesz... Ale to tak...
Żeby kupić też serwer dedykowany dobry, to musisz też mieć kontakty, no bo tak. Bo tam odblokujcie tylko ten kanał jedną rzecz. Bo póki co jest zablokowany. Także wejść nie można. Ej, ktoś, jakiś typ mi pisze. Nitro, ty znasz jakiegoś kryptonik? Chyba nie, nie wiem. Jeżeli wiecie, który serwer atakuje, to dajcie mi znać i zadziałamy. Ale to na gówno będziesz gównem odpowiadał? Wiesz, to no tak jakby ktoś, jakby, nie wiem, jakby ktoś uderzył twojego syna i ty idziesz uderzyć jego syna, no to takie chujowe, nie? No tak, tylko... Bo nie możesz krytykować, że nie wiem, ktoś cię dodosuje, jak za chwilę zlecasz komuś to samo. No tak. Dobra, więc możemy na razie spokojnie... Tylko mi się zdaje, że to jest po prostu basic, on myśli, że ja mu odpiszę Atlantis i XD. No, i zrobi sobie screena na tego, na Nie, wiesz, ludzie myślą, że też... Nie no, tam jakiś problem jest, no wyjebało serwer w pewnym razie. Do pół godziny. No to co, panowie, community meeting? Potem już powinno być kit. Tylko weź odblokuj kanał community meeting, bo jest zablokowany, osoba nie mam permisji. Ja za tą chwilę. Odblokowuję ten kanał. Blokowujesz? Odblokowany. Wiesz co mi jeden typek napisał? Zrobi ci screena? Chcę przeczytać. Przeczytaj, bo... Niech znajdą w konsoli od takiego IP do Montaki. Wszystko wyskakuje tam. Najlepsze są duże firmy, bo w momencie, kiedy na przykład byś zaczął atakować, nie, na przykład serwer Metina Gameforge'u, to oni w tym samym momencie odsyłają ci ten atak, nie? A mają trochę lepszą infrastrukturę. No, Gameforge ma dobrą infrastrukturę. Nie wiem, czy ten kryptonik nie pisał ci kiedyś o coś o tym na czacie, jeszcze może pomóc. A, napisał do mnie na PW to samo, co do ciebie napisał. Tylko no, ja nie jestem fanem, kurwa, niszczenia tej pracy, bo raz, że nigdy nie będziesz w 100% pewien, a też sobie wyobraź, że nie powiesz. O, nie wiem, zrobił to, nie wiem, mój stary RP, a na przykład oni mają z tym nic wspólnego i im serwer będzie leżał przez 2 tygodnie, nie? Dobra, to chodźcie tam na dół. Nie wiem, kto. Gdzie jest program, kurwa, bo jak go potrzebuję. Program jest na dole. Community. A ty zmutuj to zwierzynie całe, nie? Możemy iść. Jest zmutowany, no chodźcie. No jasne, jasne. Serwer Metin 2 będzie? Ja chyba nie będę brał w tym udziału, ale jakiś ma być teraz, w przyszłym miesiącu. Medium, nie hard, medium ma być. A idziemy na dół. Witam was wszystkich na drugim komitingu Gaming RP. Ale fajnie. Aktualnie z tego co tu widzę, mamy właściciela Sobo. Ten jak mówi. Cześć Sobo. Mamy moderatora Jutos Black. Cześć, witam. To chyba wszystko. To możesz poprowadzić dalej sobą w takim razie. Aha. Program się trochę zastanawia. Weź mów ty najpierw, ja zaraz dołączę do rozmowy. Pierwszą kwestię to opowiadaj o kwestii serwera. Jeżeli chodzi o to, co w tej chwili jest robione. Dobra, no to jak wiecie, ostatnimi czasy borykamy się z pewnymi problemami, mianowicie niektóre osoby ewidentnie naprzykrzają się i no są
zrobić wszystko, żeby nasz projekt osłabić. Aczkolwiek my staramy się przeciwdziałać temu, przez co deweloperzy też nie poświęcają 100% swojego czasu na dodawanie feature'ów i nowości na serwerze, z tego powodu, że często to się ogranicza też do tego, że po prostu siedzimy i monitorujemy serwer w takim celu, żeby właśnie uniknąć ataków, więc zawsze uznajmy, jak jest trzech deweloperów online, no to jeden właśnie odbiega od swoich normalnych czynności do monitorowania i zapewnia wam dobrej jakości rozgrywki. Mimo to, no, staramy się jak najszybciej pozbyć się tych problemów i będziemy przeciwdziałać temu. Mam myśliwe, że to jakoś niedługo nastąpi, że już będzie przyjemniej się grało. A jeżeli chodzi o feature'ów, no to też w ciągu ostatniego tygodnia dodaliśmy parę rzeczy. Poprawiliśmy pranie pieniędzy. Do tego kolejka jest już, no, w procentach prawie działa. Nie, jestem. Kawasaki nie muszę pisać. Dodam, no, podnieść. No i staramy się rozwijać to. Przygotowujemy również takie, tak powiem, dodatkowe miejsca pracy. Aktualnie też deweloperzy nad tym się zajmują. Na przykład pranie pieniędzy w tym momencie jest przygotowywana pod pewną organizację i no i to tyle na chwilę obecną. Dobra, ja widzę, że przed Papli, odmutuj się jak możesz. O, jestem. To widzę, że dopiero wstałeś. Tak. Ty tam też miałeś kilka kwestii, jeżeli chodzi o samo stricte zachowanie na serwerze. Co będziemy wymagać od grup zorganizowanych, bo ja wiem, że ty się głównie tym zajmujesz. Także może kilka słów. Tylko wiesz co, problem z tym, że ja sam nie wiem, od czego on zacząć. No to po kolei. To nie wiem, może mnie nawiej po kolei, ja będę po prostu... O zachowaniach, jeżeli chodzi o kokainę, o Tałę i Mokotowskich, którzy teraz to przejmują, i o tych innych założeniach, o których wcześniej rozmawialiśmy, chyba że nie pamiętam. Znaczy, no to tak, może zacznijmy od razu od zachowania na kokainie, jeżeli chodzi o to. Kokaina, jak dobrze wiedzą wszyscy, tutaj obecnie była niczyja. Na serwer przybyli Mokotowscy, którzy po prostu w sposób IC ją przejęli. Tak, i żeby było jasne, od razu chciałem nadmienić wszystkim tutaj obecnym. Oni nie dostali tego od nas w żaden sposób jako od administracji. Po prostu zostali przez nas tylko i wyłącznie poproszeni za sprawą tam Juny i Doriana, żeby oni sobie skompletowali resztę ekipy, żeby po prostu nie odbywał się tam tak zwany gnój i syf, żeby tam się nikt nie szarał, nikogo nie lutował, niepotrzebnie, bez żadnej inicjacji. I póki co zadziałało to, tak? Zadziałało. Prawda jest taka, że oni IC załatwili to, co my mogliśmy załatwić OOC. Więc dla nas na jakiś sposób jest to plus, aczkolwiek dla was wiadomo jest to minus, ale jeżeli wy zbierzecie ekipę, i mówię tutaj nawet o ekipie, że nie to, że założycie jakiś gang, tylko będzie was na przykład, nie wiem, 30 osób, którzy się przeciwstawią w jednym momencie Mokotowskim, to nie będzie z tym problemu, bo to jest dostępne dla każdego. Dla tych, którzy po prostu, nie wiem, albo zobaczą to, znaczy zobaczą, no nie ma, zobaczą, że ktoś wam to pokaże i wy możecie w takim momencie sobie stać tam nawet w 30 i Mokotów jak podjedzie, to będzie też musiał podjechać w 30, no więc zostaje, nie wiem co, 4 osoby na serwerze, a co z tego wyjdzie, to po prostu, no, czas pokaże i serwer pokaże, no. Bo na ten moment po prostu Mokotów, jak wiadomo w RP, liczba też jest siłą. No, że Mokotów jest liczny, nie wiem dokładnie ile grupa ma, ale obstawiam, że około 13, może 15, nawet więcej osób, więc oni po prostu się tym, no, zajęli, tak? Więc w jakiś sposób się zorganizowali i załatwili sprawę po prostu czysto i sam. 10 zł. Tak, ale żeby każdy z was, kto jest obecny na committee meetingu, nie zdawał sobie sprawy, że to nie jest ich. To nie jest ich coś, co mają prywatnie nadane.
od administracji, to jest po prostu wszystko wywalczone i co? No kurwa, czemu oni tak długo mówią? Dajcie mi mikrofon, kurwa, to zagaszę temat, jelo, no. Kurwa, dwa dni, kurwa, nad jedną rzeczą. Jeśli tak będziemy pierdolić, kurwa, dobra, to nam, kurwa, czwórka dzieci. Jeżeli chodzi o nowych graczy, tak? Zrobiliśmy to też po to, mieliśmy, z naszych obserwacji wynikało, iż osoba, która wchodzi na serwer, ma za zadanie stworzyć swoją postać, to co pisała w podaniu, i pierwszą rzeczą, którą powinna zrobić, która jest wręcz wskazana, jeżeli chodzi o IC, to powinna iść do urzędu pracy, podjąć pracę, z buta iść jako obywatel normalny, nie gangster, tak jak jest 99,9% ludzi na serwerze, i powinna iść podjąć pracę, powinna zacząć pracować, wynajmować mieszkanie, zarabiać pieniądze, kupić sobie samochód, ble, 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 ruszać z kontaktami i takie rzeczy. Zauważyliśmy, że 90% ludzi wchodzi na serwer, robi sobie postać. Pierwsze co, to jest zajebany samochód, a druga operacja, jaka jest wykonywana, to jest zghostowanie. Akurat tutaj mogę natoczyć przykład nitrozyniaka i prościutko nakokeć tam na amfetaminę, gdzie on jest. I to jest od razu strzała w jego stronę. No i zaraz jest łapy, łapy albo coś tam. I też dlatego musicie wiedzieć, że akurat poszliśmy tutaj, jeżeli chodzi o nitra. Tak, on dostał od nas narkotyki, o których praktycznie nikt nie wie na serwerze? Znaczy nie, sobo, bo ja gadałem ostatnio z Nitro i w ogóle odmutuj Nitro. Odmutuj Nitro jak możesz. Możesz go znaleźć dużo. Tak, mam. No więc dobry ja wieczór. Rozmawiałem z Nitro. Dobry wieczór. Ja rozmawiałem z Nitro o tym bodajże wczoraj i okazuje się, że Nitro pokazał to nikomu. Jednej osobie, ale to też pokazałeś to do dnia, znaczy pokazałeś to dzisiaj o 4 w nocy chyba. Dokładnie, dzisiaj o 4 w nocy, czyli zakładając nawet, że od 16 godzin ta informacja mogłaby się gdzieś rozejść na mieście, wszystko w porządku. Tylko że ja tam widziałem już 3 dni temu na mecie ludzi i patrząc na serwer RP, to wszystko się zgodzę i wy macie prawo wiedzieć o tym, że na przykład, załóżmy dobrze już, jeździliście gdzieś po dokach, zobaczyliście Nitro, załóżmy, że znaleźliście tam, nie wiem, kontener, z którego wysypuje się kryształ, tak idąc tokiem rozumowania, bo patrząc na to, że jest tam tylko kółko, ale dobra, kryształ się wysypuje z kontenera, ale wy dalej nawet, jeżeli wiecie, gdzie jest przeróbka, to tylko i wyłącznie na tym serwerze Nitro wie, jak ją przerabiać na ten moment, więc to Nitro może wam sprzedać informację. A to, że wy pojedziecie sobie i staniecie w kółku i on będzie to przerabiał, to jest tak zwany power gaming, bo wy i C się nie dowiedzieliście, jak przerabiać kokainę. Metamfetaminę, przepraszam. No. Więc to tak, jest tyle, jeżeli chodzi o metę. Tak, jeżeli chodzi też o pranie pieniędzy, nawet dzisiaj tutaj dyskutowaliśmy w kilkuosobowym gronie, będzie kolejna prania pieniędzy dostępna dla wszystkich użytkowników i będziecie sobie mogli ją, te pieniądze prać, ale będziecie to mogli zrobić jedynie w wolniejszy sposób, czyli zakładając, przypuśćmy, że zgłaszacie się do grupy Mokotowskiej i macie, nie wiem, siana 100 tysięcy brudnych i oni wam za to dają, w zależności od ich uznania, czy tam wam dadzą 60%, 50%, 70%, to też jest trochę takie naginanie, więc my dla was zrobimy drugą pralnię, na której będziecie mogli przeprać te pieniądze, ale będziecie mogli przeprać to albo dużo wolniej, albo za dużo mniejszą kasę. To już też będziecie mogli wydać swoją opinię, jak wolicie. Czy wolicie po prostu, żeby to było szybciej, ale za mniejszą kasę, czy po prostu jeździć. Ale to sobą bardzo długo mówisz. Wystarczy powiedzieć, że Mokotów będzie brał siano szybciej, czy nie wiem, powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy za kurs, a ty będziesz mógł sam przeprać pieniądze, ale nie wiem, 1000 za kurs. I teraz masz możliwość, tak jak masz z narkotykami. Bierzesz gorsze narkotyki albo się dogadujesz. A jeszcze, Sobo, i tak jeszcze a propos prania pieniędzy, wejdzie druga pralnia, tylko że nie będzie to pralnia jako stricte pralnia, że wsadzamy kartony i tak dalej, tylko będzie coś w stylu giełdy, na której będzie można prać pieniądze, tylko że trzeba będzie się liczyć z tym, że można zarówno zyskać, jak i można stracić. Tylko że tak jak mówię, no to nie wiemy jeszcze, jak to programiści, czy programiści się w ogóle na ten moment tym zajęli, gdyż w ostatnim czasie walczyliśmy głównie z atakami DDoS,
i głównie z tym, że ktoś, jakiś pajac nam wchodził na serwer, respił sobie moby i po prostu te moby strzelały do wszystkich. Tak to wygląda na ten moment. Bo pomysłów na pranie jest naprawdę dużo. Może być i zarówno tak, że jak będzie organizacja, serwer się rozwinie jeszcze bardziej. Mogą być pralki, tak jak na innych serwerach, że ktoś ma po prostu pralkę, ale na ten moment jedyną opcją prania pieniędzy to jest pranie u Mokotowa, bądź zbieranie tych pieniędzy i później przeznaczenie ich na coś innego, na jakiś nielegalny transport, który na pewno się na wyspie pojawi. Chcieliśmy was też poinformować oficjalnie, iż mamy logi. Nie będę mówił, że mieliśmy je wcześniej, bo mieliśmy też niektóre, ale niektóre jeszcze dorzuciliśmy dzisiaj. Będziemy monitorować, jeżeli chodzi o bagowanie kasy, o jakiekolwiek, nie wiem, respienie czy cokolwiek, jeżeli nie będziecie tego zgłaszać administracji, jeżeli będziecie mieli kasę jakiegokolwiek lewego pochodzenia, to jeżeli my się o tym dowiemy, a wy tego nie zgłosicie, niestety będziecie całkowicie usunięci z WL-ki. A to tylko po to, że przyjęliśmy naprawdę dużo osób na whitelistę, a teraz będziemy po prostu wszystko poczyścić. Także żebyście mieli to z tyłu głowy, jeżeli macie jakieś nieuczciwie zarobione pieniądze, ktoś wam dał właśnie tak jak ten Aries, czy jak on się tam nazywa, nie wiem jak on tam się nazywa, czy cokolwiek pozbierajcie, lepiej przyjdźcie i powiedzcie o tym, zostaną wam one usunięte z bazy danych. Bo jeżeli tego nie zrobicie, my sobie przysiądziemy nad tym i no to co, no pożegnamy się, bo nie będziemy niestety nieuczciwych ludzi. Wiemy oczywiście, że tam jeden czy drugi ma auto za 20 milionów i zdajemy sobie sprawę, że są takie problemy, ale no będziemy to już rozwijać, rozwiązywać w inny sposób. I ta sama sprawa tyczy się broni długiej, gdyż jak wiadomo, gość ten rozdał broń długą i mimo tego, że chyba program, o ile dobrze pamiętam, siedział wtedy w nocy i usuwał, ustawiał skrypty, żeby one się automatycznie usuwały, to wiem z tego, z doświadczenia zresztą, że mi na przykład została bazuka. Więc jeżeli macie takie rzeczy, to prosimy, żeby zgłosić to administracji, gdyż jeżeli po prostu zobaczymy w logach, że my na ten moment na serwerze nie ma broni długiej, a jeżeli ktoś będzie ją miał po prostu, to będziemy uznawali to jako po prostu za próbę oszustwa, no i pójdzie ban. Już jak coś nikt nie ma. Lepton. Aha. Dobrze, teraz może papi jeszcze podnieść tą informację o tych WL-kach, jak będzie, żeby wszyscy byli tego świadomi. Znaczy tak, jeżeli chodzi o WL-ki, to tak jak już, nie wiem, ci co wiedzą, to wiedzą, ci co nie wiedzą, to nie wiedzą. My utraciliśmy WL-ki, tam bodajże, nie pamiętam kiedy ten serwer padł, z 2 dni temu czy z 3 dni temu. Na ten moment WL-ki są wstrzymane, totalnie wstrzymane. Jeżeli napiszecie WL-kę, możecie czekać na rozpatrzenie do 10 dni. Około, tak mówiąc, średnio jest to około tygodnia. Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem naszego serwera i wpłaceniu na to, my jesteśmy w stanie tą WL-kę przyspieszyć. Z tego względu, że teraz zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami. Oczywiście wpłata nie jest obowiązkowa, to zależy tylko, czy chcecie wesprzeć serwer i czy chcecie na nim szybciej zagrać. Bo tak samo równie dostają się osoby, które nie zapłacą, jak i zapłacą. I to tyle, jeżeli o to chodzi. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. O, witamy Lola. Lolu, jeżeli chodzi o... Soba, ja tylko chcę ci przerwać na chwilę. Zobacz, co ci napisałem na Discordzie. Widziałem. Dobra. To za jakieś 30 minut ziomek będzie i ten. I wam pomoże. Dzięki, a ten. No dobra, Lolu, co teraz? Powiedz coś, może coś masz do dodania od siebie z tych takich na razie mniej ważnych rzeczy. Z mniej ważnych rzeczy? To skończ się z tymi strzelaninami. Wszędzie. Bo to ani nie jest fajne dla policji, ani RPowo, bo to takie strzały wszędzie to... To, że się Lolu wytłumaczył. No to już ładnie wytłumaczył. No co, kurwa. No co, no chodzi o to mniej więcej, że dostajemy zgłoszenie o strzale w jednym miejscu, przyjeżdżamy, nikogo nie ma. To jest takie trochę baitowanie też. Więc jak już strzelanie, to wiesz. Tak, najprawdopodobniej zabijają kogoś i odjeżdżają, no to takie jest zazwyczaj. Nie, zauważyłem też, że najczęściej jest 171 i od razu kradzież auta, także nie strzelajcie do lokalnych. Ale można aucie, przecież bo... auto wyciągnąć, typa no właśnie, auto. A nie strzela, bo to jest takie coś, że podchodzisz do lokalnego, strzelasz mu w głowę, zabierasz auto, no. Kurde, no, bez tego, no bo to jest...
Ale przecież możesz po prostu strzelanie bez powodu do obywatela. No przecież to mógł być naprawdę taki zwykły gracz i strzelasz mu w głowę, bierzesz jego auto. No kurde, no, no nie można tak. Ogólnie tak jak powiedziałem wcześniej, z auta i tyle, no. Bardzo byśmy sobie życzyli, wiadomo, że to będzie ciężko do załatwienia, ale bardzo byśmy sobie życzyli, że w momencie nie róbcie tych postaci jako wszyscy gangsterzy, że jesteście tak. Na serwerze potrzebujemy w tym momencie medyków, potrzebujemy mechaników, którzy będą dobrze odgrywać swoje RP. No. Ale ty pomijasz jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli medycy, jeśli wiesz, tylko możesz zarobić na narkotykach, a nie wiem, a na medyku czy na innym jest tak ekonomia skrócona, że się nie opłaca, to jest logiczne, że wszyscy będą napady robić i narkotyki zbierać. Więc ja ci pisałem na przykład, że medycy nie grają, bo jest tam jakiś problem z jakimś ze skryptem czy coś. No i to trochę demotywuje, nie? Bo jeśli mają 10 godzin siedzieć za 200 inkoma co 7 minut, no to tak trochę średnio, jak mogą sobie zebrać 10 gram narkotyków i mieć to samo. To teraz pytanie do deweloperów. Co z tymi medykami? Co tam jest za problem? 51. No już lecę. Synter albo program. To w takim razie ja się w tym momencie dowiedziałem, znaczy na program o tym, że mają jakiś problem z tymi powiadomieniami. To się ogarnie w takim razie, nie wiedzieliśmy o tym. Ja to dopiszę i zaraz to na pewno będę ogarniać. Jeśli chodzi o zarobki, to to jest myślę taka dosyć ciekawa sprawa, którą trzeba poruszyć, bo według mnie lekko podbić ekonomię IMS-ów, jak i mechaników, ale to zaraz możemy o tym porozmawiać. No, myślę, że tak to IMS-y jeszcze chcieli, na pewno słyszałem, chłopaki chcieli możliwość wystawienia faktur, bo muszą teraz to ręcznie wszystko robić, no to też może dodamy niedługo. Dobrze, widzę, że serwer już stał, już jest zawalony do końca. Kto zdążył wejść, to sobie wszedł na serwer. Kto nie zdążył, to będzie słuchał. Dobra, to ten, jeżeli ten, Kelly, ty jesteś może? Na pewno nie ja. Cześć, Nito, dopiero co wbiłem, no. Więc bilet. Dałbyś radę teraz zajrzeć do skryptu, który odpowiada za właśnie IMS, podwyższyć im zarobki oraz wpłacić im pieniądze. Wczoraj grałem. Za społeczność, żeby mniejszego dostali wypłaty. Albo ty program po prostu. Podwyś po nocy. No dobra, to będzie... Aha, no dobra, to program się tym zajmie. Dobra, teraz jeżeli... Jaki mamy problem z mechanikami na tym, na wyspie? Bo oni też niby są i jest ich dużo, ale tak jakoś nie zauważyłem, żeby oni jakoś erpowo starali jak się... Jak chcesz, to się wytłumaczę z sobą, o co chodzi z mechanikami. Bo jeśli mechanik może siedzieć i tuningować auto i zarobić na tym 30 tysięcy, nie wiem, za kolor i za zderzak, to nie będzie jeździł, otwierał komuś, spawał drzwi. Dzwoneczek dla Sergiuszka naszego. Więc aha, siedzą, czyli tam siedzą jest, wszyscy tam jest... tym, siedzą wszyscy na bazie i tuningują ludziom auto cały dzień. Aha, czyli trzeba będzie to teraz, jak już się program zajął tym IMS-em w tym momencie, to Kelly poprosiłbym ciebie, żebyś się zajął tymi mechanikami i trzeba im obniżyć to mocno. Oni za wykonaną pracę mogą wziąć praktycznie tyle samo. No wiadomo, że nie będą tego robić za $500, ale żeby to też robili za taką cenę, która nie spowoduje, że oni będą za 10 minut milionerami. Także jakbyś mógł to też im to tam... Możesz im oczywiście wypłaty dostosować mniej więcej takie, jakie na tym poziomie, które będzie miał IMS w tym momencie oraz RSPD, żeby oni czuli się jakieś gorsi na serwerze. No ale żeby znowu już nie okazało się, że oni za tuning zarabiają faktycznie, tak jak powiedział Nico, 30-40 tysięcy. Bo znaczy więcej tak. Nawet, bo czasami jak ci tuningują ma auto za 4, to wołają 6, nie? No to jest 2 miliony nawet jak się tym podzielą, to jest mega duże. To wymutujecie tu jakiś A, jeszcze Majson pisze, że chciałby coś mówić. Warto tylko... dodać, że te pieniądze idą z tuningu, idą na komunikację, na firmowe. Wszyscy się zgrzaszkami, jak community managerem był. No Majson, nie, no, ale ja dobre rzeczy mówię, nie? Bo ja tam patrzę, co się dzieje. Generalnie tak, skrypt trzeba by było dodać, który po, jak się wyjdzie na BW i się wróci, to nie ma się tego BW. Czyli trzeba by było dodać zabezpieczenie, które jak się wyjdzie podczas BW, to żeby po powrocie znowu było BW. Bo ludzie sobie na przykład wychodzą na BW i wracają i są żywi z powrotem i biegają. Jakby dalej są żywi.
początku. Tak, i log, żeby pokazywał, że ktoś combat loga zrobił, bo to wtedy jest jakby... Tak, ale log już mamy, właśnie, przepraszam, że cię sobie do słowa. Chciałem też wszystkich poinformować, żeby mieli tego świadomość. Nawet dzisiejsza sytuacja z Majzonem i z całą resztą pokazała nam, że na serwerze jest zjawisko po prostu combat loga i osoby, które zrobią od dzisiaj coś takiego, bo tak, to najniższą karą, jaką będzie, to będzie 24 godziny zawieszenia, jeżeli chodzi o serwer, ale jeżeli zrobią to, bo umówmy się, że będą robiły random deathmatch, kogoś wyzywały do tego jeszcze lub nie wiem, spowodują, popsują rozgrywkę innemu graczowi, to dostaną minimalnie 7 dni za tego combat loga i za to wszystko, co jest, bo nie będziemy po prostu tolerować czegoś takiego, co miało dzisiaj miejsce. Oczywiście osoby, które to zrobiły, zostały usunięte totalnie z whitelisty, bo te osoby były już nam zgłaszane, że przeszukują kogoś. Jeżeli chodzi tak samo o te domy, my możemy tam poprzestawiać lupy, nie wiem, czy wy bardzo chcecie, żebyście się nie widzieli na Melinie, tylko żeby były duszki, czy nie, to już też wy zadecydujcie o tym, bo to też nie jest jakiś wielki problem, żeby to tak jakby poprawić. Ale no to już nawet, nie wiem, wypowiedzcie się wy, tak żebyście mieli z tyłu głowy to, że za każde takie rzeczy i tak samo, jeżeli chodzi o OOC, lokal OOC, ja jak będę na serwerze i reszta administracji, ja ich już uczulam na to, no oczywiście, jeżeli ktoś napisze, że ma jakiś problem, bo gdzieś wpadł pod ziemię, czy cokolwiek, jest to jak najbardziej akceptowalne, nic oprócz tego. Ale trzeba, bo mi się jedna rzecz przypomniała, ona nie jest dokładnie związana z combat logiem, ale to jest sytuacja wczoraj, którą miał Nitro, że wy jako obywatele wyspy macie obowiązek nosić przy dupie swój dowód. Jeżeli ktoś was przeszukuje, nie ma takiej opcji, że powiecie, nie mam dowodu czy coś. Jeżeli nie macie dowodu, na do odgrywacie, nie mam przy sobie dowodu, dowód w samochodzie. Nie ma czegoś takiego, że wy nie macie dowodu, bo zostawiliście w domu czy coś, bo inaczej to moglibyście się strzelać z wszystkimi bezkarnie, robić ogólnie wszystko, ludzie by was mogli przesłuchiwać i wy bylibyście cały czas incognito, to jest po prostu zabijanie RP. Bo nie wiem, to Nitro, ty chyba miałeś taką sytuację, tak? Tak. I tak samo, jeżeli chodzi o to, że pamiętajcie, wy odgrywacie groźnych gangsterów na wyspie, tak? Tak jak powiedziałem, 99% to są groźni gangsterzy. Nie oczekujcie od policji, że wy napiszecie na lokal OOC, tak jak się to zdarza, albo na mi, że wy nie macie broni przy sobie, bo to jest power gaming i nie będzie to w żaden sposób akceptowane. Jeżeli podnosicie ryzyko noszenia broni, jeżeli chodzi o GTA 5, tak, to podnieście ryzyko takie, że możecie zostać za to ukarani, bo znaczy, jeżeli chodzi o to, tak, wprowadzimy te, już uprzedzę pytania pewnie, wprowadzimy te, poproszę programa albo Syntera, nawet dzisiaj niech to zrobi, bo już jest, myślę, ten czas, w którym możemy wprowadzić pozwolenia na broń. One się wam będą pojawiały w portfelu jako druga zakładka i tam będziecie mieli pozwolenie na broń. Jeżeli ktoś straci to pozwolenie, nie będzie mógł wyrobić tego pozwolenia przez następne 14 dni globalne. I już ja osobiście o to zadbam, żeby po prostu nie doszło to do sytuacji, że ktoś ma pozwolenie na broń, zrobi napad, ale ja miałem pozwolenie i za to mi nie dajcie 5 miesięcy pozbawienia wolności, mniej czy tam 15, no nieważne, i później przyjdzie znowu już nie. To jest na 14 dni banicja, jeżeli chodzi o to, nie, bo wiadomo, to są z tego plusy, będziecie mogli kupować tańszą broń, będziecie mogli ją nosić oficjalnie, ale to nie jest zrobione po to, żebyście się mogli strzelać, bez, że tak powiem, bez żadnych konsekwencji. I no, tak to chcę zrobić, żeby każda jedna osoba, która straci pozwolenie na broń przynajmniej 14 dni nie mogła jej kupić, a naprawdę jeżeli to wejdzie teraz, tam będzie można, być może, nie będę wam zdradzał, ale może jakąś dłuższą broń będzie można kupić, także no zobaczycie sami. Także no warto jest jednak w razie czego posiadać to pozwolenie na broń, bo one będzie dawało dużo korzyści. Dobra, co tam następnego? Nie masz racji, dobre rzeczy. Jeżeli chodzi o takie pytania. Tak jak powiedziałem jeszcze, o właśnie, póki sobie przypomniałem. Nie ma czegoś takiego, że tak jak dzisiaj miałem sytuację, gość sobie wjeżdża na, ogólnie wjeżdżanie samochodem na teren policyjny będzie uznawane przez nas jako wkroczenie na parking policyjny i będzie to karane pozbawieniem wolności. Macie parking, który jest przed komendą i nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie przyjdzie i o rudy coś tam, czy tam
cokolwiek nie ten, po prostu będzie to karana. I to jest, dzisiaj był taki gościu, że sobie na lokal OOC, na lokal OOC sobie wyobraźcie, napisał, że on wkłada klamkę pod siedzenie. A, Sobo, właśnie mi się jeszcze przypomniała jedna rzecz właśnie dotycząca narkotyków, że ja już tak jak zresztą chyba z Nitro rozmawiałem. Jeżeli Nitro do tej pory nikomu tego nie pokazał i przyjedziecie tam i dostaniecie tapa od Sergio Don Puta Madre, czy w moim przypadku dostaniecie tapa na opium, nie zdziwcie się i nie płaczcie później o to, bo wy nie wiecie jak to zbierać, wy nie wiecie o tym, że to tam jest. Mhm. Więc nie zdziwcie się po prostu. Tutaj tego Ardian, nie wiem jak się to nazywa, czekaj. Tak więc tak jak mówię, Nitro, jeżeli ty nikomu tego nie pokazałeś, ktoś tam jest, ty masz prawo dać mu tapa bez uzasadnienia, gdyż tylko i wyłącznie ty o tym wiesz na ten moment. Dobrze, teraz się wypowie Ardan. Proszę, proszę, no właśnie, bo to, Ardan chciał się wypowiedzieć jeszcze jedna osoba. Słuchaj, nie? Tak. No to tak, Nitro trochę źle określił, ponieważ jak ja jestem mechanikiem, to jak ja na przykład kto komuś samochód, to ja z tego nic nie dostaję do ręki. Dostaję w firma i to naprawdę mało. Na przykład raz mieliśmy taką sytuację, programowi tuningowaliśmy tę 20 i wtedy to wyszło około 3 milionów za full tune wszystkiego i z tego nasz warsztat dostał około 200-300 tysięcy. Więc to nie jest tak, jak mówił Nitro. Dobrze, to powiedz mi, gdzie jest problem tych waszych wypłat, skoro wy dostajecie do pieniędzy społecznych te 200-300 tysięcy? Bo na początku to tak było właśnie, że był problem, ale DS, ten, który był nowym szefem, który już nie jest teraz szefem, bo ktoś to mógł coś tam, nie wiem do końca. I on to wszystko postawił na nogi, telewety ogólnie. Program nam załatwił, że więcej kasy się dostaje. I teraz jest dobrze z tymi wypłatami, się dostaje te co 7 minut, $150 z tymi wypłatami. Ale na to $150 dostajemy co 7 minut. No to ewidentnie to jest za mało, trzeba będzie. Nie, bo a jak mało, jesteśmy. W tym momencie, jak ja robię, to jedyne na czym mogę polegać, żeby zarobić coś więcej, to na napiwkach. A jak jeżdżę na lawecie na tych misjach, to dostaję to do warsztatu, do banku z warsztatu, nie? A nie stoję. A to czemu sobie nie zrobicie czegoś takiego, wiesz, jakieś stałe ceny, nieważne ile część kosztuje, powiedzmy, nie wiem, za silnik 10 tysięcy, dla was, nie wiem, wiesz, tu 20, tu 30, tu 40, za jakieś różne rzeczy, powiedzmy, nie wiem, za full tune auta, macie 150 tysięcy dla firmy i osoba, która to wykona, nie wiem, nawet zgarnie setkę, a reszta jest dla firmy i potem szef tam wam jakoś to rozdzieli. Nie wiem, zróbcie sobie jakiegoś doka, tak jak zawsze, bo na przykład ty mi stuningujesz auto i ty wpisujesz, że zarobiłeś 150 tysięcy. I potem szef ci przychodzi, wiesz, jakiś tam procent od tego, że wykonujesz ten tuning ci daje. Tak, to wystarczy to rozegrać. A jeśli macie szefa, którego nie ma, albo który jest głupi, to poproście, żeby go nie zmienić. No, to w sumie tak by było, powinno być. To szef nie jest często na wyspie. Na przykład ja nie jestem po nocach, a szef jest właśnie po nocach, więc ja na przykład nie dostanę nic z tego. Tak. Nie dostałem nic, jeżeli chodzi o szefa, jakiejś prowizji czy coś, nic nie dostałem. Jedyne co mogę polegać, co 7 minut dostaję tylko to. A tak to... Poczekajcie chwilę, ja odmutuję jeszcze jedną osobę, która też chce właśnie zabrać głos w sprawie mechaników. Halo, Malci? Halo. No, generalnie to dla mnie powinno wyglądać tak, że kasa z tuningów idzie dla mechaników i ceny są ustalone stałe jednym cennikiem, w zależności od wartości samochodu. I na każdy samochód powinno być coś takiego, że dostaje się ubezpieczenie, za które macie darmowe naprawy, czy tam otwieranie zamka, jak się coś takiego zdarzy. I kasa z tych ubezpieczeń po prostu idzie bezpośrednio dla firmy na premię. A tutaj wypłaty te co 7-minutowe koło rzędu 2000 powinny być. Jeżeli tutaj byłby wam coś takiego pasowało, mogę podrzucić wam przykładowy cennik takich usług. Jasne. Generalnie mówię tak o ciebie, jak było to na innym serwerze, jak sobie mechanika odgrywałem, nie? Ja jeszcze mam tego sprawę, żeby bilety dla mechaników były jakieś. Bo na przykład, tak samo jak ja na przykład brałem udział w stres testach, to nadal mam teraz ten bilet na 40 sekund. Potem zmieniliście mi kiedyś tam wcześniej, ale teraz z powrotem mam na 40 sekund. Jasne, ja też chciałem jeszcze poinformować wszystkich z IMS-u,
jeżeli mają ochotę dostać bilet tak zwany media, który spowoduje, iż ich antyspam będzie niższy o 20 sekund w porównaniu do normalnego użytkownika, tak, który ma normalny bilet, to zapraszam, żeby napisali swoją rangę oraz kim są w MS-ie, imię, nazwisko i C oraz Hexa do któregoś z deweloperów. Najlepiej, żeby to był albo program, albo Synter. No w sumie program Synter. Niech do mnie sobie się wszyscy zgłoszą, ja podeślę wszystkie Hexy na razkę. No to umówimy się tak, że napiszcie do papiska i dostaniecie te bilety. Jeżeli chodzi o mechaników, tak, dostaniecie bilety, ale w momencie, kiedy zauważymy, że jesteście na tyle dobrą frakcją, że można wam zaufać w tym, co robicie, bo na razie jakoś tak, jak mam być szczery, to nie przekonuje mnie wasze działanie i jeżeli to się zdarzy za kilka dni, że będziemy widzieć, że wasza frakcja naprawdę pomaga, możemy otworzyć jeszcze jeden warsztat, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie, no to może zostać jeden, to już od was zależy, ale fajnie by było, gdyby na całym serwerze były 2-3 nawet warsztaty, jeżeli was będzie więcej, to też dostaniecie te bilety, żebyście mogli pomagać po prostu innym graczom, wtedy będziemy mogli, nie wiem, zbustować ceny naprawek, żeby... Osobo, jak zrobicie na przykład 2-3 warsztaty i będą tam różni ludzie pracować, to już na przykład potem marżę, którą, wiesz, jak będzie konkurencja, że nie wiem, jeden ci, powiedzmy, silnik kosztuje 100 tysięcy, a wiesz, on sobie liczy 20, a pojedziesz do innego i ci to zrobi za 10, to będą musieli walczyć między sobą cenowo albo się dogadać, nie? Na jakieś równe marże. Znaczy, ja bym to bardziej chciał zrobić, wiesz, na zasadzie, że to jest ta sama firma, tylko pracują tak jakby w dwóch innych miejscach, że jak się zdarzy, bo teraz zauważyłem, że jest... Tak, że jest na przykład 8 mechaników, no to podzieli na 2 czwórki, nie? Jeden sobie podjedzie tutaj, drugi tam, ale kasa jest nadal ta sama, szef ten sam, nic się nie zmieni. Chcieliśmy zrobić coś takiego, że będzie jeden warsztat, który będzie tuningi robił, a drugi warsztat, który będzie robił rzeczy kosmetyczne. Tutaj napisał do mnie Jerzyk, że on jest, że nie jest na WLC. Ale ten, jeżeli nie jesteś na WLC, niestety w tym momencie nie będziemy ufać takim tekstom, że nie jestem na WLC, podeślę ci twój hex, ponieważ wiem, że nie wszyscy, ale wielu z was po prostu sprzedaje WL-ki i sprzedaje go takim cudem, dostał się właśnie ten gościu. Znaczy wiecie, tak, ja wam powiem, że to jest ogólnie przykre, bo i takie strasznie słabe, bo ja rozumiem, że może się komuś nie podobać serwer, że mogliśmy komuś zrobić konkurencję, że w jakiś tam sposób się wybiliśmy też dzięki pomocy streamerów, bo wiadomo, pomógł nam Nitro, pomógł nam Wujaszek i na pewno reszta streamerów, nie chcę nikomu tam zaniżać, bo każdy tutaj streamer miał swoją tak jakby cegiełkę, którą do tego dołożył. I no, i to jest psucie serwera taki w sposób, wręcz bym powiedział, no, kurewski. Bo jeszcze, to... ale... Serwę, papi. Kelly, ty jesteś? Kelly? No. Wiesz co, tam masz moją aprobatę, weź Nitra... Chodź ze mną, ja cię wezmę. Tak, i załatwicie pewną sprawę, dobra? Dobra. To możecie tam... Dziewczyny, co tam? Siema. Siema, Nitruś. O, dawno cię, Maxi, nie słyszałem, co tam u ciebie. Ale ci powolutku. No. No to ten, to w skrócie, to... on ci tam pewnie opowie wszystko, co jak, ale ten... no problem jest taki, że wyrzucają serwer i tak się grać nie da i tak przykro się robi człowiekowi na duszy. Ale ty mówisz, to jest tak około 16 codziennie? Znaczy, powiem ci tak, rano zawsze jak wszyscy zagrają, to jest wszystko w porządku, a potem jak ludzie zaczynają streamy odpalać, to ktoś się bawi jakąś maszynką czy chuj wie czym. I wiesz, wiesz tak... i OH robi coś takiego, że ten, dostajesz atak, więc oni wyłączają serwer na kilka sekund, więc wszystkich wypierdala, dają cię na jakieś, wiesz, to jakieś monitorowanie sieci czy coś. I jak już jest to monitorowanie i ten, i po 10 minut to wyłączałem, więc znowu wypierdala. I potem znowu wchodzi następny atak i to wiesz, cały czas tak trwa. No. Ale wiesz co, bo tak się zastanawiamy, bo skoro to tak jest codziennie około tej 16,
to być może to wcale nie jest atak, po prostu coś tam wypierdala. Ale no, przychodzi, no nie, bo ten, no bo przychodzą im maile, że jest ten, że jest atak i potem... Aha, okej. Znaczy, że 16, to wiesz, to ci powiedziałem, że po prostu tak po południu, nie? Nie, myśleliśmy, że po prostu ruch ludzi, myśleliśmy, że coś tam... Nie, że tam 30 osób, to nie są jakieś, wiesz, to nie są... Wejdzie ten gość. Ta już idzie, tylko TS-a pobiera. Po prostu ktoś, kto ma ruta, musi po prostu wejść, dać dostęp, zobaczymy. On ten... No tu 30, sorry, tu 60 osób gra, więc to wiesz, to ani te serwery nie są serwerami do Metina, że przyjąć koła, ani ten. Większość tych serwerów to nawet na VPS-ie stoi, nie? Bo wiesz, jak tego ci nie atakują, to sobie po prostu ziomeczki grają. Zaraz potem już zobaczę, jak to tam wygląda z obciążeniem tego serwera, jak to jest w ogóle zapotrzebowanie tam zużyte, bo Zjąc Życie jest tak samo jak na tych serwerach Metina, że te serwery się po prostu nudzą. Tak, nudzą się, a w pewnym momencie już ich nie ma. Że uciągnęłyby takich serwerów powiedzmy 200, a się po prostu nudzą, tak? Chciałem tylko powiedzieć, że być moderatorem Unitra to jak latać samolotem. Wydaje się, że może też softem będzie zrobić. Tego drugiego rozwiązania, co się pisałem, no, kosztuje troszeczkę 5 złotych. Dzięki Radek za pieniążka. Dobra, a tu Synter chyba przerzucę go. A Kelly miał przyjść? Tak, on pobiera TESA. Dobra, to ja was tu zostawię, sobie pogadacie i ten. I ten. Ja ręczę za tych ludzi jak coś. Dużo pieniędzy mi zarobili i ten. I sami też dużo zarabiałem. Dobra, to ja wracam na community meeting. To jak ten, jak przyjdzie ziomek, on będzie miał XK linik, to w życie. No ja ci powiem. Dobra, no to trzymajcie się. Dobra, wracam na community meeting. Kelly. No, bot nie dodaje na PL-kę, mimo że jest napisane, że dodaje. No bo jest wyłączony, chwila. Instaluj TS-a teraz, czekaj. Dobra. Ale gdzie ja tu jestem? Nie widzę siebie na kanale. Gdzie jest Sergiusz? S, T. Ej, nie ma mnie tutaj. A bo mnie przerzucili. A dobra, bo ja na innym kanale jestem. No to ten, to tam Synter powie ten, jak cię przerzucą czy coś, to nie możesz rzucić na ten community meeting. No nie możesz rzucić tam na ten community meeting. Jeszcze raz? No, to wy sobie tam poradzicie, oni tam ogarniają, więc oni powinni wam pomóc. Nie musisz pisać na lokal, wystarczy na pytania do administracji, zawsze ktoś jest na gdziekolwiek. No dobra, wiesz tam, ale trzeba się prosić w każdym razie. Tak samo, nie wiem. IMS w ogóle nie zarabia, ale to dobra swoją drogą. Dobrze, to tak. Ale to nie o pieniądze chodzi, bo IMS to jest, wiesz, RP i tak dalej, każdy gra swoje, to jest najważniejsze. Ale no pieniądze też są jednak ważne. Ale tego RP nie jesteśmy w stanie grać, dlatego że nie mamy zgłoszeń do telefonu w formie SMS-a, tak jak to jest, wiesz, wszędzie, że masz SMS-a, przewijasz te zgłoszenia po prostu, nie? No my mamy tak jak policja w rogu i dajmy przykład, 6 zgłoszeń. My akceptujemy, mamy tylko jedno. 5 osób leży i prosi o revive'a. No to trzeba będzie rozwiązać. Zdecydowanie, bo to jest na pewno duży problem. I porozmawiajcie z tym ordynatorem albo go zmieńcie, bo serio, jak ziomek nie wchodzi, to... Tak, jeżeli chodzi o cały IMS, to ja w tym momencie nie mam tam żadnego wglądu, to chyba papi tam z nimi załatwiał, z tego co ja pamiętam. Znaczy nie, ja głównie z kardią, z mechanikami się zajmowałem, a jeżeli chodzi o IMS, to IMS, jak przyszedł Parasiter, to on powiedział, że tam było tak, że już ordynator był 3 czy 4 razy zmieniany, więc Parasiter przejął cały IMS i o ile dobrze mówię, to właśnie teraz wszyscy mają nie tyle, że pretensje, co Parasitera nie ma od 10 dni, tak? Bo nie wiem, kto jest na ten moment ordynatorem. Wydaje mi się, że Parasite. No, Parasiter jest, tak. No, i jego nie ma od 10 dni, tak? No właśnie widzę, że Awa napisała do kogo, jak nie ma. No właśnie, ale czemu nikt nie poinformował nas o tym wcześniej? Bo ja pierwszy... Ale to było informowane. Cały czas do kogo. Nie, było. Menedżerów jest pisane. Dobra, a kto teraz jest z was, że tak powiem, drugi po nim? To też są ludzie, którzy sobie wchodzą, nie wiem, raz na jakiś czas. Dobra, a ty jak często? Parasite drugim jest Majkeru. Ale Majkeru ma lotkę z IMS-u podobno. Parasite mówił coś. Uła. Dobra, to na razie, a ty jesteś codziennie? No ja jestem w stanie być codziennie. A jesteś w stanie sobie zorganizować jakąś tam ekipę, to możemy ci zaufać i... Może nie wiem, ja czy mogę ściągnąć medyków i tak dalej, to nie jest problem. Znaczy, mówię, to bardziej chodzi o to, czy masz taką siłę przebicia, żeby utrzymać tych ludzi po prostu w szeregu.
bo to musi być, to musi działać na takiej samej zasadzie jak policja. Jeżeli jest za przeproszeniem zjeba, to jest zjeba, jest pochwała, jest pochwała. No, widzicie, Avalodzi chce do IMS. No i no. Bardzo proszę. No i ona jest cały czas i tak dalej. Niech bierze ordynatorkę i po problemie. Dobrze, to ja mam jeszcze prośbę. Ua. Osoby, które są zainteresowane dołączeniem bądź byciem w IMS-ie, proszę po community meetingu, żeby zgłosiły się, nie wiem, może nie na pytania do administracji, ale na przykład o rozmowy o WL albo na kanał IMS-u na dole. Bo trzeba to po prostu przebudować totalnie, zarówno zarobki, zarówno trochę skrypt i zarówno to wszystko, żeby po prostu to działało w jakiś tam określony sposób. Bo na ten moment... Nie widzimy kanału IMS-u. Co do tych skryptów, to są ogólnie cztery rzeczy, które trzeba naprawdę zrobić. I w tym są dwa blipy, które jeden jest teleport za szpital do garażu, bo musimy biegać naokoło szpitala i to trochę wkurwia. Drugi teleport to jest po prostu do interioru starego szpitala, żeby były sale operacyjne. I po prostu jeszcze tylko te zgłoszenia. Jak mój pozdro z deszczowej zostawcie. To jest wszystko, co wiemy, się trzeba zrobić. Tak, to jakbyś mógł to wejść, po prostu napisz informacje do Celiego, do... albo do programa, bo on też to robił. No, program dostał to. Ziuto napisał, żeby do niego pisać wszystko do, odnośnie dodania, poprawiania czegoś w skryptach. No i super. O, no i to jest też bardzo dobre rozwiązanie, bo on im tam pomaga, więc jasne, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Sobo, taka jeszcze szybka, bo my ciągniemy ten meeting, a obstawiam, że ludzie chcą grać, niektórzy chcą pić, w końcu jest sobota. Niektórzy chcą wyjść na serwer też. Dokładnie, więc nie wiem, czy mamy coś jeszcze, co jest bardzo ważne. Jeszcze bardzo... jedna rzecz taka szybko. Zawsze dwa dni temu byłem ordynatorą, ale ja tak, zakończyłem, tak, ja sobie na rynku. Tak, tylko że od razu was informuję, że napotkaliśmy się problem i to jest teraz tak, z tego jakie ja mam informacje, może on nie jestem kompetentny w tym i nie powinienem się zbytnio wypowiadać. Jakieś skrypty kolidują nam w tym momencie z garażami i to nie jest wina samych garaży, tylko innych skryptów i jak mam być szczery na tą chwilę nie wiemy jakich, dlatego musieliśmy usunąć ten skrypt z głównego parkingu, interiory garaży, bo po prostu tam ludzie dostawali crasha. Zostawiliśmy na tą chwilę na urzędniczej i chyba jest tam na tym drugim, na tej drugiej takiej urzędniczej za bankiem, z tego co ja się orientuję, nie wiem do końca. I będziemy starali się jeszcze dodać te garaże, na pewno jeden na Paleto, nie wiem czy jeden jest. Jeden na Sandy. Jeden na Sandy. I to będą wszystkie garaże, jakie na tą chwilę dodamy. No bo jednak jak tam na urzędniczo możecie sobie podjechać, z drugiej strony przy banku też, to nie jest już jakaś daleka droga, a tak, brakuje na Sandy i brakuje na Paleto, tam też dodamy. Także to akurat wiemy, tylko będziemy musieli dopasować miejsca, bo wiecie, no dodamy, to jest zostane garaże, pojedziecie i nagle jeb. I do widzenia. I będziecie się wy tylko denerwować, a niestety mamy z nimi problem. A i przy okazji garaży, to może jeszcze można byłoby dodać opcję, że jak masz zniszczone auto, to ci pobiera opłatę. Wtedy by się opłacało tych mechaników trochę wykorzystywać bardziej. Jasne, ja jeszcze... Na chwilę zobacz kokos. No, w ogóle, jak masz zniszczone auto, to nie schowasz do garażu. Odnotuję Linishi, bo ona też chciała przekazać jeden... kilka zdań odnośnie jej RP, o którym z nią już prywatnie rozmawiałem, także tutaj do przedstawicieli Los Santos Police Department, którzy tutaj są, także słuchamy. Czekaj, ale chodzi teraz o aptekę, czy o co? Nie, chodzi o te kasetki, tak? Dobra. Czekaj, to może odmutuj też tego Malciego. Jest odmutowany chyba. No to Malcicy mów lepiej, bo ty wiesz lepiej. No mów! No i się wstydzę! No to właśnie dlatego mów. Sami swoi. To ogólnie mamy już plan zrobić coś teraz właśnie na serwerze po community meetingu. Mamy zamiar zrobić, jak to się nazywa? Malci? Panie systemów tych kasetek i systemów sejfów w sklepach. Wszystkich w Los Santos. No, i mamy zamiar odegrać taki RP i dostaliśmy zgodę od administracji, także chcieliśmy przekazać głównie LSPD, że coś takiego będzie. Co takiego? Że będą odpalane napady we wszystkich sklepach. Aczkolwiek będzie to jeszcze i co odegrane, że policja się o tym dowie, tak? Mhm.
Tak, żeby tutaj chcieliśmy tylko przekazać wszystkim policjantom, którzy są w tym momencie, żeby nie robili czegoś takiego, że robicie wjazd. A ja widziałem, byłeś za kasetką i kradłeś i coś tam. Znaczy, Sobo, inna kwestia. Może tak, jeżeli zostanie to dobrze odegrane, prawidłowo, fajnie, w sposób erpowy, to ja nie widzę z tym najmniejszego problemu, ale jeżeli wiesz, będzie taka sytuacja, zresztą no to wiecie, no jeżeli wy to dobrze odegracie, to policja wam nic nie zrobi. Można robić naprawdę napady na po prostu setkę sposobów. Możecie się nawet przebrać za bezdomnego i wejść z tyłu, odpalić napad i się tam położyć i udawać, że śpicie. To już wszystko zależy od tego, jak zinterpretuje to po prostu policja. No ale znaczy, my też nie chcemy robić mastwina, dlatego odgrywajcie sobie jak chcecie, tylko mówimy, że coś takiego jest zamierzone, że nie. Że... A tak zapytam jeszcze. Czy macie przygotowany jakiś papier na to, że prowadzicie taką konserwację? Ja mam przygotowany. Aha, to jak macie taki papier, po prostu podchodzicie tam, nie wiem, podchodzi policjant, wysyłacie to, dajecie. Dla mnie piękne RP, dziękuję. To my po prostu skoordynujemy bardziej, żeby jakby tam ktoś do sklepu podjechał, miał jakiś problem, to też tam numer zostawić. No to generalnie planowałem to odegrać w taki sposób, żebym został po prostu na komendzie i ja po prostu będę wydawał jakby polecenie, żeby ten sklep został odpalony, tak? Dobrze, chciałbym jeszcze wtrącić jedną rzecz. Odnośnie prania pieniędzy, z tego co słyszałem, to chcieliście zrobić jakby pranie pieniędzy też dla wszystkich. Tak więc chciałbym zgłosić jeden bóg, którego przed chwilą przetestowałem. Chodzi tutaj o to, że jeżeli stoicie w jednym miejscu i dostarczacie jakby to paszwę, którą wcześniej zapakowaliście i spamujecie tak no dosyć szybko to E, to jakby skrypt nie nadąża na tym, żeby zmienić ten punkt i można wyprać dwa razy, jakby można dostarczyć dwa razy jedną paczkę w jednym miejscu. To jest jedna rzecz, czyli nie wiem, co tam jest ten skrypt, czy ten, nie wiem, nie znam się. A druga rzecz to było zapytanie odnośnie tych samochodów customowych, czy one będą dodawane, czy nie, bo było dużo o tym wcześniej mówionym, przynajmniej dużo słyszałem, że ponoć mają być, potem słyszałem, że ponoć ma ich nie być i no. Bartek, siema. 5 zł. Siema Bartuś, witam bardzo serdecznie. No i nastała niezręczna cisza. Dobra, no nie wiem. Tak szczerze mówiąc, na tą chwilę nie powinno żadnych importów być. Z tobą nie ma na kanale, więc znaczy, importy będą rozwiązywane. Chodzi o samochody importowe, czy o drony chodzi, tak. Czyli samochody importowane, no BMW i tak dalej. To będzie to rozwiązane w sposób, i co już wam mówię, jak jest... Mów, Swiszu, bo ty się tym zajmujesz. Ja będę prowadził giełdę samochodów i będę ściągał na przykład dwa samochody, na przykład, nie wiem, Audi A5 i będę na przykład sprowadzał, na przykład ściągnę dwa takie samochody i dwa tylko będą wystawione na przykład do aukcji, nie? I kto przebije, kto wiedział, kto postawi największą sumę, ten po prostu wygra samochód i wiesz, to nie będzie tak, że każdy będzie miał takie same auto, każdy będzie zbierał na jedno auto, tylko po prostu kto będzie miał aktualnie, będzie przy pieniążkach, to będzie jeździł sobie takim unikatowym addonem, nie? Będzie najczęściej porywany, bo wiadomo, że ma pieniążki. No właśnie. I no i oprócz tego będzie wiadomo, że to gracz, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeżeli byś mógł, bo ty, jak mówisz, że tym się zajmujesz, a no to dobieraj modele, które jakoś chociaż w sposób minimalny się dopasowują do GTA, nie? Słyszałem podobno dzisiaj coś tam, tu mówiła ten, że ktoś tam coś mówił o jakichś Mercedesach, ale nie wiem, co się rozchodzi, bo mi w sumie nie było trochę. Czy już coś zostało dodane, może mi ktoś coś powiedzieć, czy nie? Żadnych addonów na razie nie są, dobra, nie są dodane. Dobra. Właśnie, bo coś tam, no nieważne. I po prostu będzie tak, że będzie import sprowadzany i wiesz, podczas tego importu może coś się wydarzyć. I no, to dlatego będę tam miał pewnie jakąś obstawę, coś takiego tam już załatwić. Winter. I to będzie też, wiesz, będę płacił ludziom, którzy będą mieli tą obstawę robić. No i zobaczymy, Słyszu, jak to będzie, nie? Tylko też fajnie byłoby się tam dodawali te addony, które mają jakieś tak, tam opcje wizualne też, żeby to było dosyć... Nie będziemy dodawali, wiesz, addonów typu, nie wiem, że będzie auto, które jeździ po 120 km na godzinę i będzie kosztowało, wiesz, będzie cena jakaś tam porządkowa, nie? Jakaś taka duża, nie? No auta, które na samym początku, które będą fajnie wyglądały i będą fajnie jeździły. Jeżeli mogę przedstawić swoją opinię, no to moim zdaniem to jest jeszcze cały klimat serwerowy. Czy ogólnie takie auta, to ma... Bo to nie pasuje do GTA, jeżeli ma być szczery. Ja wiem, że miałem w przyszłości do czynienia z tym na serwerze, na którym były tylko i wyłącznie takie auto. Ale teraz po czasie wiem, że to niszczy mega klimat serwerowy i takiego czegoś ja bym przynajmniej tutaj nie widział. Ale to jest moja opinia. Szczególnie z tych aut z
GTA jest naprawdę dużo. Właśnie o to chodzi, że tak naprawdę przez ostatnie update'y te z GTA Online jest bardzo dużo fajnych aut i czy to właśnie Urus, czy inne te MGGT, które przypomnę, to Aria, można dodawać po prostu... Właśnie te auta można czasowo dodawać, albo nawet i tak okresowo, że na tydzień powiedzmy do salonu jest wprowadzane jakieś auto, a potem już go nigdy nie będzie, niż addony, bo po pierwsze addony robią problemy w postaci takiej, że obciążają też sam serwer, a po drugie no trzeba je szukać i tak dalej. Zresztą, nie wiem, no tak jak Invi mówi, w sumie one klimatowo to już jest kwestia gustu, aczkolwiek chyba lepiej jakby było wprowadzać właśnie te auta z GTA tak częściowo, niż właśnie addony, bo tych aut z GTA jest jeszcze setki minimum, naprawdę, no, bo w salonie samochodowym jest jakaś jedna dziesiąta pewnie tego, co jest wszystkiego dostępnego. Miejsce Urus to jest Toros, wiesz, to jest auto z GTA. No, też mam takie zdanie, też powinno zostać. By można było wypełnić właśnie tą dziurę przez te customowe auta, to było moim zdaniem fajne. A ta addony nikomu nie są do szczęścia potrzebne, mam wrażenie. Chyba, że ewentualnie replace porobić. Na to po prostu mówię, no to administracja też się będzie musiała spotkać. No, może przeprowadzimy najlepiej też ankietę. No, jakby to w ogóle ludzie widzieli, byśmy właśnie zrobili takie. Stany customowe i po prostu customowe będą tak jakby sprowadzane, nie? Tak, jeżeli chodzi jeszcze o te samochody i o to, że tak jak mówicie, że jeden dostał, drugi nie dostał, na plan jest taki, że ja się z Kelim, który się witam bardzo serdecznie. Dwie samochody najwięcej i teraz jest taka sytuacja, że będziecie widzieli na streamach. Tak, to Lamborghini jest piękny, chciałbym mieć, kupi Sergiusz. $1 miliony. Tak, nie przejmujcie się tym, pamiętajcie, że w RP najważniejszą rzeczą to jest ekipa, jeżeli chodzi o mój sposób. Czym większa ekipa, tym więcej pomysłów, tak jak zresztą robi to Mokotów w tym momencie, że oni naprawdę, jak dzisiaj oglądałem Junkę na przykład na streamie, to co tam wyprawiali, obstawiali, tam jakieś rozmowy, wszystko naprawdę fajnie nawet wygląda, jeżeli chodzi o streama i to się dobrze ogląda. I będą mieli pieniądze, tak, to wprowadzimy witam, za chwilę witam, auto dziękuję. Za 2 miliony, za 5 milionów, za 10, a na końcu wprowadzimy za $1 miliard. Także to nie jest tak, że te pieniądze będziecie tylko grindować bez końca i że nie będziecie mieli celu, jeżeli chodzi o bycie na serwerze, bo te pieniądze, chcemy to zrobić, żeby nieskończona ilość pieniędzy nie dawała wam poczucia, że macie wszystko na serwerze. Pamiętajcie, że rzeczy będzie naprawdę dużo, bo będzie zarówno nowe biznesy, które będzie można kupić, będą zarówno nowe domy. O ile dobrze wiem, to Paciol przygotowuje dzielnicę, więc jak przyjdzie jakiś gość, który będzie miał na przykład 100 milionów, może sobie kupić całą dzielnicę, później w tej dzielnicy wyprzedać te mieszkania, czy tam coś, bo Paciol nad tym siedzi, nie? Sobą. Tak, siedzi na tym. Tak, bo on nawet będą... chyba na poprzednim community meetingu chyba pokazywał nawet screeny z tego, jak to przygotował. Tak, pokazywał. Za niedługo będą, że tak powiem, dwa kluby do kupienia, będzie kasyno do kupienia, także naprawdę tych pieniędzy, to co wy macie i zobaczcie, jeżeli chodzi właśnie tutaj o tak jak mówimy o tych mokotowskich, to oni sobie tam grindują to siano, zbierają, nie zbierają, no ale to też, żeby nie było, że my nie mamy informacji na ten temat, bo my jako administracja mamy dostęp do wszystkiego, tak, i wiemy, że na przykład, nie wiem, Nitro ma pańkę czy dwie, no i i chodzi o to, że jak będziemy wiedzieć, tak trochę tak będziemy ta gaming oczywiście, ale no jak będzie chciał wykupić, to zajebiemy mu 90% z tego siana i zrobimy to z każdym z was. Wiecie, prosta sytuacja, przyjedzie broń długa i pamiętajcie, że to rynek dyktuje ceny. I jeżeli ktoś będzie, załóżmy jedna osoba będzie chciała mieć na wyłączność broń długą i będzie miała 500 milionów, to my damy jej wszystkie te bronie za te 500 milionów, tylko że później będziecie odkupywać jedną czy dwie bronie, na przykład po 250 milionów. Witam Sergiusza, poproszę bilecik. 6 zł. Bo rzecz jest warta tyle, ile człowiek za nią da, nie tyle, ile ona rzeczywiście jest warta. Nie wiem, Sobo, czy coś jeszcze chcemy dodać? A takie mam pytanie, bo tak jak mówiliście o tych samochodach, a co jeśli na przykład każde, czy jest możliwe rozwiązanie coś takiego, że nie wiem, auto, które ma 2 miesiące, nagle ma... Jeszcze raz, bo mnie chyba przerwało cię, no. Czy jest możliwe zrobić coś takiego, jak już potem handlingi wiadomo, że na przykład auto, które kupiłeś 2 miesiące temu, ma na przykład, nie wiem, 10% gorsze przyspieszenie czy coś, wiesz, takie starzenie się aut i to, wiesz, automatycznie, nie wiem, po 5 miesiącach tam, nie wiem, te proto, które kupiłeś, już na przykład jest gównym, nie, bo jest już starym samochodem.
Czy to nie będzie trzeba zbyt zaawansowane? Trzeba by się. To znaczy ogólnie to gdyby był Paciol, bo on chciał wprowadzić, podobny miał pomysł z tego, Paciol jest tu w ogóle z nami, czy nie ma? To trzeba Paciola było zrobić na zasadzie przebiegu. Trzeba byłoby dodać przebieg i wtedy na zasadzie przebiegu powoli trochę jakby, nie wiem. Żeby ten samochód się zażynał, nie? No. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł, bo to jest, wprowadza realizm do tej gry i w sumie było to fajne, ale to też prowadzi do tego, że trzeba by było dodawać nowe samochody cały czas. Chyba, że można by było... Ale możesz ten sam samochód nawet kupić. I wiesz, i ludzie by nie mieli 15 aut, bo ci się zestarzeją wszystkie naraz, tylko wiesz, jedno ci się starzeje, kupujesz sobie następne jakieś drogie. I też automatycznie, no tak, ale jak dzisiaj nagrindujesz na nowe auto, to za pół roku nie masz najszybszego. Albo właśnie u mechanika mógłbyś odświeżyć jakoś renowację silnika. No, to też było kolejne RP z mechanikiem, to by było spoko. No. Ale to by było strasznie dużo pisania skryptów. Właśnie, na to. Ja jeszcze jedną rzecz mam sobą, która jest mega ważna. Mam do was prośbę, jeżeli macie jakiekolwiek rządowe z nami czy coś, zazwyczaj streamerzy, czy tam Mokotów, czy coś, my mamy dowód ich wideo, a wy potraficie przyjść do nas, my na przykład siedzimy na administracji, przychodzi mi 4 osoby, ej, bo on do mnie strzelił. No ja mówię, no dobrze, no to daj mi dowód wideo i ja będę mógł coś z tego wyciągnąć. I kolegów obok teraz, to... Ty teraz nie wiesz, ale doszły nam logi serwera, tam u góry masz. Każdy, jeżeli ktokolwiek dostanie BW, czy też strzeli z pistoletu, czy cokolwiek, mamy to wszystko dostępne. Nie, sobo, jasne, się... tylko że wiesz, wszystko zależy od sytuacji. Ja proszę, ci co grają gangsterkę, robią napady, chcą się strzelać i tak dalej. Place TV, OBS, Streamlabs, nie wiem, Twitch, prywatna transmisja na YouTubie, cokolwiek. Bo po prostu my nie jesteśmy w stanie ocenić tego. Bo my, patrząc na to, że ktoś się z kimś strzela, mamy zazwyczaj powa jednej osoby. I my nie jesteśmy w stanie wywnioskować, jak to po prostu wygląda. Więc ci, co chcą się bawić w gangsterkę, macie mieć obowiązek Place TV, bądź jakiegoś innego, nie wiem, inny program, który nagrywa i my możemy z niego wyciągać. Bo inaczej po prostu, jeżeli przyjdziecie na rządowy płakać nam, to po prostu damy bana, bo w przeciągu ostatniego tygodnia było z 6-7 akcji i nikt nie miał dowodu na nic, ale każdy chciał bana. Więc prosimy was o to, że... Nagrywajcie po prostu swoją rozgrywkę. Place TV nie obciąża tak komputera, więc naprawdę nawet mając niezbyt, nie wiem, mocny komputer, możecie nagrywać całą rozgrywkę. Bo nam to naprawdę ułatwia i wam też to ułatwi, bo my dzięki temu możemy załatwić sprawę w 5 minut, a nie w 10 minut prawić wam kazania i za przeproszenie pieprzyć i psuć wam rozgrywkę, tylko możemy załatwić sprawę na szybko. I tak samo tyczy się to różnych akcji. Jeżeli wy zaczynacie drive-by, druga ekipa zaczyna do was strzelać i wy się automatycznie na to zgodziliście erpowo, to nie miejcie później pretensji, że zostaliście rozstrzelani. Bo ogólnie akcje typu drive-by są zabronione u nas na serwerze, aczkolwiek jak dwie ekipy się na to zgodzą, bez płaczu, i jedna zostanie po prostu wysypana totalnie przez drugą, to nie chce później płaczy na rządowych. Pamiętajcie, że my mamy jedną zasadę, którą, i to jest moje założenie, jeżeli chodzi o serwer, tak? To nie jest, nie chcemy być dla was, dla wszystkich tu mówię, do każdego jednego użytkownika z Invicty Gaming, nie chcemy być dla was jako administratorzy, nie chcemy się wywyższać, to po pierwsze nad wami. Zresztą jak, może to zabrzmi brutalnie, ale no prawda jest taka, nie dajemy sobie w niku król sobo albo na przykład... Paplisek, jestem ja powiem, bo coś tam, nie, my do was będziemy podchodzić, my jesteśmy dorosłymi ludźmi wszyscy, zresztą tutaj w administracji są na tyle dorośli, a ja nie do końca. No tak, no 30 lat, ale chuj tam, nieważne, mniejsza z tym. Chcemy naprawdę, żeby ten serwer był taki, jak ja sobie wymarzyłem, grając nawet przed ponad rok, jeżeli chodzi o roleplay, że to będzie serwer z założenia taki bardziej light, tak, róbmy, bawmy się i tak jak powiedziałem, tak już nie jednej osobie. Dzięki Radek i pozdrawiam całą administrację. Tak, u nas na serwerze, na medzie odgrywa się, albo jeżeli ktoś chce, zakładam, jeżeli ktoś ma taką ochotę, albo w momencie, kiedy dostał BW z jakiegoś powodu, czyli dostał kulę w łeb, czy coś, jest nieprzytomny i nie może erpowo mówić. A ty byś tam przegrzywił jakiś jadek. Nie wiem, boli to też ozdrówka dla ciebie, przyjacielu. Noga, cokolwiek. Jeżeli podjedzie do was ktokolwiek z IMS-u i będziecie odgrywali do niego słownie, jest to jak najbardziej dozwolone na tym serwerze. Nie będziemy tak samo, nie róbcie tak jak na innych serwerach, bo że uderzycie lekko gdzieś tam w ten ała, czy coś cokolwiek. Po prostu nie wiem, no jak jedziecie samochodem i wpadniecie w posi, jak jest zima, to
to mówicie ała, czy albo jesteście w szoku bardziej, nie? I nie wiecie, co się stało tak naprawdę. I dopiero później, nie wiem, się odtkniecie i dochodzi do was, jaka sytuacja nastąpiła, tak? Że uderzyłem w kierownicę czy coś, ale tak naprawdę nic mi czasem nie jest i mogę wyjść samochód. No? To też działa w drugą stronę. Jak przyjeżdżacie do mechanika i macie całą wgniecioną karoserię, to nie proście, panie, dokręć pan śrubkę, bo się to odkręciła, no bo to tak trochę no słabo to wypada, a już widziałem takie sytuacje. No tak, będziemy starali się, jeżeli chodzi o tych mechaników. Nie przesadzajcie ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak, tak. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie faktycznie chciał odgrywać to, że na przykład nie będzie mógł w tym momencie, bo jakaś ma sytuację życiową, że nie może rozmawiać, nawet takie rzeczy się zdarzają, czy cokolwiek. Mamy też dużo starszych graczy, którzy mają dzieci i nieraz też dzieci słychać w tle, więc wiadomo, jak to jest z niektórymi, tak? To jest gra. Z tego, co się orientuję, najstarszy gracz u nas na serwerze ma 45 lat. Tak. Także też, wiecie, no jeżeli chodzi o RP, tutaj wiek, sam jestem przykładem 67 na karku, także kurde, no wszyscy mogą się tym bawić i jeżeli my będziemy sobie stwarzać dobre miejsce do dobrej zabawy, my będziemy się starali właśnie jako administracja dawać wam wszystko, co będzie tylko możliwe, tak? Jeżeli będzie to, pamiętajcie, tak jak się nawet po Majzanowi tłumaczyłem, że mówił tam, że wyspa, to są serwery, które istnieją rok albo już ponad rok i mają nad nami przewagi tyle pracy, ale naprawdę wydaje mi się, że na tym poziomie, jeżeli nie będziemy mieli już tych DDoS-ów, to ten serwer jak na 2 tygodnie istnienia, czy tam 2,5, to naprawdę mamy się nieźle, mamy dużo zapytań o WLK, z dzisiejszego dnia jest 27 stron, tylko z dzisiejszego dnia na stronie jest chyba 12 czy 13, także to jest z dzisiejszego dnia to ponad 400, tam około 400. Dobra, będzie pierdolić. Także naprawdę zainteresowanie jest ogromne, będziemy starali się wszystkich możliwie przyjąć, aczkolwiek zauważyliśmy też zależność, iż są podania kopiowane z internetu. Discorda nie chcę, żeby ktoś kutasa wysłał. Od razu, jeżeli widzę, bo czasem sobie też sam sprawdzę to. Ale ja na przykład ten, ja na przykład robię ten. To, że my was chcemy w jakikolwiek sposób. Na przykład zmieniłem sobie pseudonim na Angela35 i piszę hej kochanie do Komsko, nie? Raz, drugi, czy coś takiego. To wy przyjdziecie na rozmowę i jak dostaniecie się na ten serwer, a dostało się wiele osób niepotrzebnie i my mamy tego świadomość, że będziecie szanowali to, że udało się wam dostać i będziecie reprezentowali sobą jakiś poziom. I o to będziemy walczyć i mam nadzieję, że nam się to uda. Oczywiście, jeżeli przegramy, to też wam powiemy. No nie da rady i tyle. Tak, ale ty już masz zmniejszony ten antyspam. Dobra. Sobo, ja bym to kończył. Bo ludzie też chcą grać, ludzie też chcą pić, ludzie też chcą się bawić, bo jest sobota. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, po prostu niech zostanie, nie wiem, pójdzie na pytania do administracji, my to teraz załatwimy jak najszybciej. A wam jednego. Prawo jazdy będą, będzie prawo jazdy. A powiecie co na temat drugiego serwera? A, na broń to chyba też... To może zanim jeszcze skończymy tutaj to jakby ktoś miał jakieś pytania, to też tak na szybko przepytać, nie? Bo w sumie tylko 5-6 osób mówiło i to też tak, wiesz... Nie, jest kanał jeszcze Community Meeting do pisania, czy nie? Czy wyłączyliśmy to? No jest. Hanczar chce się zapytać z tego, co widzę. Też Torek ma pytanie z tymi miniami, które były omawiane w nas poprzednim. To po kolei będziemy ten pytać, tak? Jasne, to odmutowujcie po prostu po kolei. Bo najpierw Hanczar, tak? Discordzie? No zerknę, wiesz co, ja już dałem Keliemu ten twój, on powiedział, że cię do... Dobra, kto pierwszy tam, pies Dobra, hejter. Zaraz ten. Załatwię to jeszcze. Ja typiarza nie widzę, albo ślepy jestem. I Edel. Halo, Eden. O, czołem, witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych, bo ja bym chciał poruszyć temat Discorda może, co? Bo to jest bardzo fajna rzecz generalnie, bo wiecie, używacie to zamiast forum, nie? Tak, każdy serwer. Fajnie by było, gdyby troszeczkę uporządkować. Być może na przykład przenieść kanały głosowe na sam dół, a tekstowe na górę. Uporządkować te kanały i wypierdolić ludzi, co nie mają WL-ki, żeby nie mogli napisać na żadnych kanałach, bo oni pikują everyone i małpa YG, bo nie macie tego zablokowane. Właśnie, kolejna rzecz jest taka, regulaminu serwera się nie da czytać, bo jest
bo jest wpierdolone w te cytaty śmieszne na Discordzie, zamiast robić to w doksach ład, żeby się to dało czytać, to by na pewno pomogło. Kolejna rzecz jest taka, że zaostrzyć pytanie, jeżeli chodzi o rozmowy na WL-kę, bo zapytałem się może z jakieś 10 osób i ich pytania to były tylko o PSL i wiecie, zagadali tam dobrze. Siema, siema, jak tak, tam początki tak wyglądały. No dobrze, ja się dobrze. Zgodę, no, teraz mówię. Pytania są trudniejsze o wiele. Początki tak wyglądały z tego względu, że my nawet, nie będę ukrywał, ale my mieliśmy problem z tym, żeby na części serwera było 64 osoby, głównie testowała to administracja w 20 osób, więc niestety tak to wyglądało. No. Jakoś wiesz, my nie będziemy ukrywać, my też startowaliśmy od zera praktycznie i wszystko, co zostało napędzone tutaj, to zostało napędzone najpierw przez Soba, a później przez po kolei wszystkich streamerów, którzy dochodzili. Więc wiesz, my mieliśmy naprawdę ciężkie początki i ciężko to było. Ja rozumiem jak najbardziej. Tylko teraz mówię o tym, że wiecie, teraz już jest więcej osób, serwer jest ciągle zapełniony, nawet od godziny 12, jeżeli z weekend, to już jest 34 na 64. I jest super, fantastycznie. Tylko że teraz w tym momencie trzeba zaostrzyć te pytania i wypierdalać te ścieki, które aktualnie są. I po prostu pędzić z tą WL-ką, tak, żeby po prostu zostali sami tacy ludzie, co potrafią coś odegrać, a nie tylko zrobić syf. No i fajnie, żeby uporządkować tego Discorda generalnie. Troszeczkę kolory rank na pewno pozmieniać, bo jedne mają te same i jedne są takie, no, tak średnio wyglądające i ciężko już się je spłapać. Estetyka to, wiesz, estetyka, prostota jest bardzo ważna, żeby tutaj jak najszybciej te informacje przepływały. Sandra jest chyba najstarsza, bo ma 27. Ja to czytałem, to mnie tak oczy piekły, że to niesamowite. A fajnie jest zrobić takiego doksa w Google'ach, tutaj pogrubić na przykład 1.2, sobie to pogrubić i tak dalej ładnie. Tu wyśrodkować, tu tamto i naprawdę od razu jest lepiej. Lepiej się przyswaja tą wiedzę, jeżeli chodzi o... To się da zrobić. To ja mogę chętnie w tym pomóc, ale jeżeli dzisiaj, to... No dzisiaj już ten, zgłosił się nasz moderatorek do tego źródła, który się zajmie, jeżeli chodzi o wygląd. No, mogę się tym zająć, no. Kolejne, jak piszecie jakieś takie ważniejsze posty, to warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o interpunkcje, czy też błędy i żeby to jakoś wyglądało. A bo patrzę na przykład na kanał wsparcie serwera, to się tak wszystko zlewa i tak to ciężko się czyta, rozumiecie o co chodzi? A jak coś jest ładnie tam uporządkowane, tutaj jest jakiś odstęp i tak dalej, to się lepiej czyta i więcej z tego rozumiesz i nie marnujesz czasu, a tak to męczysz się strasznie, jak to czytasz, to jest bardzo ważne. No, tak kurwa, jak mówię, jeżeli są kanały tekstowe, te ważniejsze u góry, a dopiero później voice chat, to by było o wiele lepiej, tak? To jest Rafał Górniak, kurwa, robi kompę na tym. I to bardzo dobrze działa. Zablokować właśnie pisanie ludziom bez WL-ki, bo oni pingują albo piszą jakiś syw, albo wstawiają zdjęcia jakieś randomowe, bo widzę, że wy zdjęć też nie macie zablokowanych, więc wam mogą not save rzeczy rzucać i później bomby będą fajne leciały z NSFW rzeczami. I też postarać się, żeby ten banner był wypisywany, bo to naprawdę jest chwilka, nie? A warto wypisywać ten banroom. Ludzie widzą, że banujecie i jeżeli ktoś idzie z jakąś skargą, to widzą, że ta osoba jest zbanowana. Tak była ta sytuacja, no, kiedy ja akurat się ten wpisuje wszystko, jeżeli chodzi o banrooma, więc tutaj nie ma jakby problemu. No właśnie, że wcześniej było mówione, że nie wszystko. No i tutaj widzicie, już się wasza wersja... Bo wiesz, jak będziemy zaśmiecać na przykład banroom, w jeden dzień goście dostaną 20 banów w 24 godzinach, to też tak... Ale to nie, no to czemu? No to, ale słuchaj, nie pingujesz nikogo. Ale od tego jest banroom, tak naprawdę. Od tego jest banroom. I jak widzisz, że ktoś dostaje ban za jakiś syf, myślisz, obym tego nie zrobił. Dlatego idę na Facebooka. Już wiesz o co chodzi. Jest lepiej, rozumiesz? Zwrócę na to uwagę, na pewno. To naprawdę... I by było naprawdę fajnie, nie? Jeżeli chodzi o to. No i co bym jeszcze mógł dodać? No to chyba wszystko, bo tam już poruszyliście większość tematów, nie? A Delfina nie zrobię, bo mi każą, mnie zbanujecie. Chyba, że mogę. Bo 50 złotych... jedną rzecz. Za 50 złotych to można przyjąć bana chyba, nie? Poczekaj, Nitro. Powiedz mi, ja się zapytam ciebie, Beniek, bo widzę, że piszesz na... Dobra, zmutujcie go, bo pierdoli. Nie, on nie pierdoli, tylko wyraża swoją opinię, tak jak każdy tu ma do tego prawo, a ty jesteś na tyle mocny, że masz po prostu konto z Discorda, napisałeś sobie na community meetingu, nie wiem, coś, swoją myśl, tezę bądź maksymę i uważasz się za mocnego, więc nie wiem, dla nas zdanie każdego tutaj użytkownika jest ważne, więc dziękuję. Ale ja to nie ma sensu, że tak teraz się wypowiadasz na takich łebków, to go to podnieca, że zwróciłeś na niego uwagę. No dobrze. Ale ja bym był w ogóle za tym, jak, nie wiem, ja też nie wiem, czemu nie walczyć z czymś takim. Powiedzmy, serwer się posypie, wiadomo, nie od razu Rzym powstał, więc mogą być jakieś problemy, ale
I typ wchodzi na Discordzie, gra cały dzień i mówi: o kurwa, dobry serwer, zajebiści technicy czy coś. To bierzesz pod uwagę, że co? Aha, czyli mu się nie podoba. No to jak się nie podoba, to jest pierwsza zasada. Nie podoba ci się, wypierdalaj, a jeszcze jest druga zasada: nie wiesz, nie pierdolisz. Więc jeśli łamie dwie zasady w tym samym momencie, to ja nie wiem, czemu tacy ludzie, po co tu siedzą. A jest dużo takich sarkastycznych śmieci właśnie na Discordzie. Sobota, wieczór, ludzie nie mają co robić. Dobra, lecimy dalej, mówcie co chcecie, bo chcemy to załatwić też, żeby streamerzy mogli zacząć streamować, a żebyście wy mogli zacząć grać, więc jak macie pytania, to lecimy. A jeszcze odnośnie tego, bo tutaj deweloperzy są, słuchajcie, bo wiecie, jest ten... Dokładnie, dwie zasady są. Tylko nie wiesz, nie pierdolisz, nie podaj się, wypierdalaj. Jest tak, ktoś dostaje dzwona z auta i nawet wiesz, jedziesz prosto drogą i nie ma nic. Czy jest jakiś fix na to, czy na ten moment nie ma opcji? To jest wina Łansynka, czy jednak byście mogli coś poprawić co do tego? To jest wina, ja ci mogę powiedzieć, to jest wina tego, że to jest tylko i wyłącznie wina Łansynka, że u ciebie na ekranie jedzie samochód, tak? A ktoś, kto ma słabszy komputer i ma ustawione na niskie renderowanie pojazdów i renderowanie drzew, wszystkiego, po prostu u niego ten samochód się nie wyświetla. To jest tylko i wyłącznie wina ludzi, którzy mają słaby komputer, że tak powiem. I... A możecie to jakoś bardziej podkreślić, że dopiero jak wiesz, jak przypierdolisz tak, rozumiem, to dopiero wtedy tak mocno, to znaczy, żebyś musiał... Jeżeli tak mocno. Nie, jeżeli chodzi o tego dzwona, to kurwa, pewnie jest kilka skryptów na to. I pewnie z mam nadzieję, że sobie ręki nie złamał przy tym dzwonie. Ale no jasno, możemy popytać się i popatrzeć, jeżeli będzie jakiś inny, który na przykład zadaje mniej tych, że tak powiem, obrażeń i tego kręcenia się w głowie, to będziemy mogli to zaimplementować, nie ma z tym problemu. Ja tutaj się wtrącę odnośnie tego dzwona, no to już jest na to fix i to będzie zrobione na dniach, bo Kelly już opatentował to, więc... No to macie już. Znaczy, jeszcze ja bym chciał dodać, że jeżeli będą... No mów. A czy generalnie co do tego dzwona, to trochę też mi się wydaje, że trochę przesada czasami jest, bo ten dzwon właśnie jest od takich lżejszych też wypadków, gdzie normalnie po takim wypadku nie musiałbyś aż tyle czekać, żeby się opanować, tak, żeby z powrotem... Wiesz, o co chodzi? Że czasami po prostu za jakiś lekki na przykład struchnięcie czy coś i się włącza ta animacja i musisz poczekać tam x czasu, żeby ta postać doszła do siebie, nie? O, dziękuję bardzo. Zielony, ja chciałem dodać, że jeszcze jakby było jakieś zapytania na temat LSPD, jakiekolwiek, to możecie od mi na PW napisać, to odpowiem po prostu, bo tutaj trochę się już spam robi. Dobra, zielony, mów co tam chciałeś. Witam, ja miałbym do was tylko jedno pytanko, bo... To jest coś takiego, że są te pogaduszki i w ogóle, i tak myślę, czy nie moglibyście zrobić, żeby tylko waitlista je miała. No właśnie tak zrobimy już, Eden dał pomysł, my na pewno się tym zajmiemy. Tak, jak już będzie Jutosek przerabiał Discorda, on się dostanie uprawnienia do tego i tą zlecimy, żeby tylko po prostu waitlista mogła pisać na pogaduszki. Bo czasami to się odzywają, to wystarczy terminy, które nie powinny, tak jak dla mnie. O, jest i Pablo. Jeszcze jedna gamebreakująca rzecz. Generalnie, jeżeli macie BW i nawet jesteście zakłóci i nie macie telefonu, to można wysłać zgłoszenie do IMS. A, i tak samo właśnie, jak nie macie telefonu, to widzicie Twittera i chyba można nawet pisać na Twitterze. Tak, można pisać na Twitterze. Wszystkie inne rzeczy. I to są podstawowe rzeczy, które są breakowe. Bo wiesz, porobisz typa, zakujesz go i leżysz sobie na BW, nie? I nagle karetka podjeżdża, chłop nie ma telefonu, bo działają te zgłoszenia, bo już to są... A, okej, okay, dobra, to ja im to przekażę. A, jeszcze ten, jeden, ja bym chciał jeszcze zgłosić, bo... Ten, weź zapisz to, dobra? Tak. No, o tym BW, bo mówcie wszystko, jeżeli chodzi o to, to on będzie... Ecstasy and motion! Witam panie, tak, jeszcze jak? Mówicie, nawet nie wiecie. Co się dzieje, community meeting? Mam pytanie jeszcze, kiedy będą dodane drugie postacie? Mogę powiedzieć? No, a kto... No? Bo jeszcze jest taki bug na spawaciu, że jeżeli naciśniesz Z czy coś, to za szybko się robi, jak tam je powinniście też to... Że animacje pewnie kasuje. A jeszcze chciałbym poruszyć jedną rzecz, żeby jednak jeszcze zmniejszyć ten cenę tuningu, bo kiedyś było tak, że auto za milion tuning kosztował 6, teraz kosztuje 4, a tutaj 20 km na godzinę jest 4 razy droższy cały tuning mechaniczny bez armora niż auto. Auto za 10 koła, nie wiem, i masz tuning za 50, albo auto za 600 koła i tuning za 2,5.
że po prostu ten 30% wartości, tam nie wiem, 8% silnik, nie wiem, 7% turbo, etc., żeby tam 30% wychodziło. Bo ogólnie wy jako administracja powinniście zrobić cennik, znaczy możecie zrobić cennik tym mechanikom, żeby oni wiedzieli. No masz 30% wartości, masz 30% wartości auta plus, nie wiem, robocizna 10%, jest wtedy w porządku, nie? Bo wtedy kupujesz auto za milion i płacisz 400 tysięcy w tuningu, ziomek sobie zarabia setkę i 300 ten, i 300 idzie na, i 300 idzie za tuning. Bo bardzo ten, znaczy bardzo drogie są te tuningi i się nie opłaca ich no robić. No bo w tym, tak, bo teraz to mechanik nie zarabia z tego tuningu, nie? Nic nie dostaje. A nie ma Canon plecaków? Patoreb i plecaków w sklepie z ubrań. Tylko na register da się zdjąć albo załatwić. A ja mi kupiszę, tylko znajdziecie sobie, jak teraz piszę wszystkie modele i ceny. No nie, bo pewnie możesz to w bazie danych, wiesz, cenę auta, niech po prostu ten, niech to będzie procentowo od wartości tego samochodu. I tyle, nie? U nas jedynie mechanicy zrobili taką tabelkę. No ale nie masz wpływu na to, ale nie masz wpływu na to, ile się nie kosztuje. Tam jest sprawa, że... No nie. Luki z tą muchą, hamie. Też rozwiązują sytuację, kto tam, gdzie, co i jak robić i przedstawią nam te ceny, jakie oni uważają, te co rozpatrzymy. Aha. Dobra, jeszcze Pablo może się odezwij, może ty jakieś ten jego odnotowanie. Cześć, słychać mnie? No słychać. Witam mnie. Ale co, bo ja jestem nie w temacie, ja tu dopiero wlazłem. Cokolwiek, no. Co ci się podoba, co nie podoba, co zmieni, co nie zmieni. Znaczy, o, dobra, ty, bo ja miałem pisać wam. Jest jedna rzecz, która mnie strasznie irytuje, a mianowicie voice, jaki jest na... Myślałem, że Komsko. Na jakby... nie, jeszcze nie, ale... Żeby ogarnąć ten voice troszeczkę, bo na przykład wczoraj, jak mieliśmy akcję pod bankiem, tam obok Meliny, to sam pewnie sobie zauważyłeś, że nie dało się dogadać momentami, bo słyszeliśmy wszystkich jednocześnie. No właśnie i to jest tym problem, bo ten voice to ja sam ustawiałem i jednak spierdoliłem, nie? Ale wiesz, problem był taki, że wcześniej on był za cicho i teraz tak, problem, o właśnie, jeżeli chodzi o ten voice, pamiętajcie, że jeżeli będziecie jechali, każdemu z was to mówię, teraz trzy rzeczy. Voice na najcichszy, jeżeli w samochodzie jedziecie, powoduje lagi. Nie wiem czemu, nie mam bladego pojęcia, ale to powoduje, że słyszycie tak zwanego robota. W momencie, kiedy tak jest, przełączacie sobie voice'a na środkowy i ten, i wtedy wszystko jest ok. Jeżeli jakimkolwiek cudem zrobicie alt-taba, no bo wiadomo, że każdy z nas to robi, od razu musicie sobie tak zwany podskok zrobić spacją, bo to powoduje, że macie ten slajdy. I tak samo, jeżeli wciśniecie Z-kę, i sprawdzicie, kto jest na wyspie, też po tym trzeba od razu podskoczyć, bo u was tego nie widać, ale inni będą widzieli, jak normalnie jest ten. Jest jeszcze jedna rzecz, jak on w sumie o tym voice powiedział. Masz coś takiego, że stoisz przy typie, stoją dwie osoby i się nie słyszą na szepcie, i to najbardziej szept na komendzie. Jest za mały, no. Szept jest no za właśnie... mały, a na komendzie, jak już dasz medium, bo chcesz słyszeć osobę, która na trocie stoi, to słyszysz całą komendę. Więc żeby dobra, mniejszy był medium, ten, większy ten, szeptu, a chyba taki ten największy, to chyba już jest w porządku. Znaczy ogólnie... Znaczy ja wiem, jak działa to, że to ty jest chyba na tej zasadzie troszeczkę źle zrobiony, że powinno być odwrotnie, bo teraz jest tak, że jak ktoś ma krzyk, to też zwiększa zakres słyszenia, a nie na tej zasadzie, że ktoś ma krzyk. Ja ci wytłumaczę, jak działa tutaj. Tak naprawdę ty słyszysz całą mapę, a swoim voice'em ograniczasz to, co słyszysz. Jakbyś nie miał w ogóle strunek, dlatego jak wchodzisz na serwer, to słyszysz cały serwer. Bo tutaj tak naprawdę ja to rozumiem, wszyscy siedzieli na tym speaku na jednym kanale, ale po prostu byli pomutowani w kątach tego. Więc, to jest łansek i jego urokki, no. Więc dlatego jak ty szeptasz, a ja mam na krzyki stoję od ciebie 20 metrów, to ja cię słyszę, a nie powinienem, bo to działa w drugą stronę. I to tego czy chyba się teraz pytanie, czy da się to odwrócić po prostu? Chyba się nie da, bo na Mamblu siedzisz. To jest jakbyś na kanale na Mamblu siedział. No i tego się nie da odwrócić, dlatego myśmy też mieli taki przykład właśnie niepotrzebnie. Sam dałem dupy za przeproszeniem, bo Nitro i C załatwiał tam z Avalodzie jakiś interesik. I C oczywiście mówimy i ja miałem na krzyku, na tym, na największym, oni mieli na szepcie, no ale niestety... To łapiesz.
Tak, ja to łapę, ale nie powinniśmy wykorzystywać takich sytuacji, bo... To jest błąd jednak, gry po prostu. To jest błąd gry i sam się później nie wykorzystuje. Za 50 zł zrobię małpkę. Poszedł do zbrojowni na komendzie i tam coś tam gadał, że piją nas. Dzięki Radek, ale chyba ty tutaj gdzieś alkohol, bo tak jest cały czas. No to jest mniej więcej tak, jak 20 osób siedzi pod komendą, a my mamy zebranie w konferencyjnej i wszystko słyszą, co mówimy, bo tak, ale ten, żeby wszyscy słyszeli. Izolsek, zapisz ten krzyk, żeby zwiększyć lekko szept. Dziękuję bardzo. Żeby zminimalizować zasięg pośrodku. Medium, a krzyk, znaczy a krzyk chyba jest w porządku, nie, bo krzyk to krzyk. Jednak. Krzyk jest okej, okay, tak. Krzyk jest okej. Okay. Krzyk jest, tak, bo jest okej, okay, bo ja go dostosowałem ogólnie rzecz biorąc, jak się jedzie samochodem, bo jak jechaliśmy radiolkami, to jednak jak już tam odjechali... Szczepne to był taki problem, że nawet czasem z popiskiem sobie siedzimy, bo ja obok niego stoję i on nie słyszy, co ja mówię. No. Szczep to musi być zwiększony tak 2-3-krotnie, bo jest taki, że jak dwie osoby już stoją obok, to nawet jedna, ta druga może nie słyszeć już po prostu. To trzeba stać no, dosłownie przyklejonym. A na komendzie to jest taki młyn, jak 4 osoby rozmawiają w 2 różnych celach, że to jest poezja, nie? I na komendzie, i na szpitalu. Tak, jest to na komendzie, na przykład w celach, nie? To po prostu... Czyli zrobimy... Tak, to... Ja to bym proponował tak, że zwiększymy lekko szept, zmniejszymy tak o 1/4 ten medium, a zostawimy ten krzyk i zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej to jest akurat najmniejszy problem, bo to tylko się tam metry zmienia i ten... Będziemy okay. Widzieli, co jest. Odmutuję Darkiego. Czekajcie, bo ja Ayumiko jeszcze. O, no dobra, mów. Ej, tak na szybko poprawić tylko hamulce w radiolach. Wiesz co, jeżeli to są opodane, to teraz opodane, więc spokojnie. Tak, to już było gadane, także spokojnie. Dobra. To Ayumiko, odezwij się. To ja ogólnie nie wiem, czy jesteście w stanie to jakoś naprawić, ale jak się dołącza na serwer, to słychać wszystkich i trzeba F5 se przeklikać, nie? No i ogólnie nie ma z tym problemu, poza faktem, że jak się tworzy postać, to nie jest się w stanie tego F5 wcisnąć. I robiłam dwie postacie i musiałam... No to na menadżerze tych, menadżerze dźwięku możesz zmutować Fiverr. Na słuchawkach zero na volume i jedziesz. No to jest akurat problem. Wydaje mi się, że większy priorytet jest na inne rzeczy, no, ten tak mi się wydaje. Chyba, że automatycznie, nie wiem, jakiś skrypt nadać, że wchodzisz i on ci sam klika F5, nie? Tak jakby, nie? Że powoduje to, że tak jakbyś ty kliknął F5. Więc automatycznie masz struny przeleciane. Już chyba, więc no. Coś jeszcze mamy do obgadania? Zrobię mapkę za 50 zł na polskim meetingu. Serio. Jak są tu zgromadzeni, jak na przykład wjeżdżacie do mechanika, to nie wjeżdżajcie wszyscy na warsztat. Jeżeli widzicie, że trochę jest zrobionych samochodów, to nie wjeżdżajcie na warsztat, nie pchajcie się tam, tylko ustawcie się przed, tam jest taki parking, ustawcie się tam po kolei w kolejce. Ale to wy już jako mechanicy musicie sobie wyrobić to, że po prostu przychodzi szef i mówi po prostu delikatnie, kulturalnie, wypierdala i widzisz, że kogoś obsługujemy i tyle. Tak jak na przykład... Zabramy, Hami, tak jak jest zrobionego. Wiedziesz z rowerkiem na komendę, to ci po prostu nakopią do dupy, no. Teraz tak do gościa powiedziałem, żeby usunął się stąd, bo jest za dużo osób, a ten wyciągnął klamę i zaczął do mnie mierzyć, no to kurde. Mam szansę, no, że tam będzie rozwiązywała. Masz, tylko napisz dobre podanie. Wy to możecie załatwić, żebyście wy jako mechanicy mieli swój szacunek. Ogólnie coś jest też z systemem kluczy do samochodów, bo czasami w autach, które się wyciąga swoje z garażu, a nawet dość często nie ma klucza. W ogóle te klucze trzeba... Ten klucz po prostu był zawsze, bo no, nie ma jak zamknąć auta. Ogólnie to nawet nie wiem, czy można klucze zostawiać w aucie. A i właśnie, zostawianie kluczy albo przekazywanie też pasażerowi, żeby można było oddać jednej osobie swój kluczyk na zasadzie, że ktoś chce zostawić komuś. Albo też, żeby jakaś inna osoba miała do zaćmienia możliwość zamykania i otwierania, no to też by było przyjemne. A na przykład można by było w radiolkach też, że są dwa klucze i bierze pasażer kierowca. Jeżeli chodzi o same klucze, to przed samym startem serwera napotkaliśmy problem, znowu się pojawia kraszy. Chcieliśmy tylko i wyłącznie jedyne dostępne na daną chwilę i też wrzuciliśmy je na tej zasadzie, bo pamiętam to jak dzisiaj, że po prostu w każdym samochodzie, nawet z respionym, są te kluczyki pod U,
i one działają tylko na razie na tej zasadzie, że możemy zamknąć ten samochód, ale jak mam być naprawdę szczery z wami, nikt do tego nie zajrzał od startu serwera, także sobie to zapiszemy. Dobra, to jedziemy, tak? I zaraz to szybko ogarną, bo jak będziemy już o tym wszystko wiedzieć, to się zrobi. Ziutosek, napisałeś to? No, nie było. Dobra, patrzcie jak to rozegram, że nie dostanę bana, spokojnie, patrzcie na to, patrzcie, dzięki Kenzo. No ale to zapisz, żeby było... Ja ci napiszę na BW, co można by było do tych kluczyki dodać. A ja mam jeszcze taki pomysł, bo zmieniliście dźwięk tego telefonu, a ja mam lepszy, mam lepszy pomysł. Nie, lepszy jest taki. Jebać kąsko, jebać kąsko, jebać kąsko. Najlepszy był lewy telefon za 50 zł. To właśnie dostałem. Więc musiałem zrobić na community. Czekajcie, bo Wredny jeszcze chce coś powiedzieć, więc... A Darki, właśnie Darki, bo ty miałeś coś do powiedzenia, nie? Tak. Bo z tymi hamulcami, czy? Znaczy, no ja ogólnie chciałem się odnieść do w sumie całego komunikatu, bo w sensie miałem ogólnie rozpisane propozycje i tak dalej, ale wy tutaj rozmawialiście, ubiegałem się o ten voice chat i teraz widzę, że go pod koniec końców otrzymałem, kiedy tak naprawdę została większość powiedziana, ale chciałbym też zabrać głos, jeżeli chodzi o te działalności grupy przestępczej, jak to będzie rozwiązane, czy to będzie teraz rozpatrywane, bo teraz że mieliście tam te problemy właśnie z tymi DDoS-ami, tym zabezpieczeniem tej całej wyspy i czy teraz będziecie się skupiać na tym, w sensie... Wiem, że jest tak, dużo roboty, tak, ale... My się skupimy na tych organizacjach, tylko od razu też mówię wszystkim, którzy składają podanie na organizację, że nie każde podanie przejdzie i nie będzie tak, że wy mi napiszecie, bo ja z kolegą chcę zrobić organizację, która będzie kontrolować coś, tylko chcę konkretny plan działania, konkretnie jak to ma wyglądać i jak to wygląda w szeregach, bo jeżeli Mirek, Marek i Edek założą sobie grupę przestępców tylko po to, żeby strzelać na ten, albo będzie, nie wiem, Wagosi z włoskimi nazwiskami, bądź Balasi Biali, to coś takiego nie przejdzie, tak? Dzięki za 50 zł! Tak zwani Białaś. Moim będzie, że ja ich kurwa wytwalam, ale chodzi mi o to, żeby to były takie akcje, że nawet jak sobie włączymy każdy na streama, czy to sobie włączycie każdego jednego, żebyście widzieli, czy tam jest jakaś akcja prowadzona, a nie jest fabuła. Fabuła. To, żeby wiedziecie i będziecie strzelać się z Mokotowym na kokainie, bo Mokotów jest kokainę. Tylko, że coś konkretnego, że wy to zaplanujecie, nie wiem, porozmawiacie, nawet dojdziecie do tego szefa Mokotowa, ustalicie coś. Czy to są akcje typu miłosne, czy to są związki, czy to są nawet, za przeproszeniem, związki dwóch facetów, nie interesuje nas to, czy to są właśnie... Tak jak też Jeffim. Czy to na przykład będzie coś na zasadzie dochodzenie, tam powiedział Paplis, powolnymi krokami, czy to będą jakieś przesłuchania, haracze, nie wiem, no wszystko, wymyślcie cokolwiek. Oczywiście napady, takie rzeczy są mile widziane, najlepiej, żeby to było przemyślane, a nie, że nie mamy co robić, no to co idziemy pierwsze, zdolniemy sobie główny, nie? Podchodzę do kółka, biorę sobie wiatło. Jeszcze mogę się prosić jedną rzecz, tak, jeżeli składajcie podanie...